Dziękujemy za pobranie książki z bezpłatnej biblioteki elektronicznej Royal Libru, HTTP Royal Libru wszystkie książki autora, HTTP Royal Libru z Hurigin Władysław HTML ta sama książka w innych formatach, HTTP Royal Libru Box Hurigin Władysław Ruskie Kapitan HTML miłego czytania, Władysław Szurygin Rosyjski Kapitan Rosyjski Kapitan Piliśmy w milczeniu i ponuro. Równie cicho wszyscy wyjęli widelcem kawałek gulaszu z puszki. Przeżyłem parzącą zapierającą dech w piersiach wódkę. Istnieje niezliczona ilość powodów dla których warto pić w wojsku przeciwnie jest ich nawet więcej niż to konieczne. Być może jednak wśród wszystkich jest tylko jeden, który nigdy nie jest mile widziany i którego nigdy się nie oczekuje, pomnik poświęcony poległemu towarzyszowi. Dziś wspominaliśmy kapitana. Kapitan był romantykiem. Kapitan był rycerzem. Kapitan był wojownikiem. Oczywiście nienawidził wojny, a w słowach romantyczny, rycerz, wojownik nie ma zachwytu ani jednej świni w straszliwym dziele zabijania ludzi, które jest istotą wojny. Kapitan starał się we wszystkim odnaleźć duchowość nawet w tej strasznej, bezsensownej wojnie żył według pewnych własnych praw moralnych, których sam nigdy nie łamał i nie pozwalał na to nikomu w swoim otoczeniu. Wojna, bitwa, śmierć, strach były dla niego niczym więcej niż wyzwaniem. Wyzwanie dla jego wiary, przekonań i moralności. I w tym ogniu je wykuł. Jak chłopiec, cieszący się sukcesami i doświadczający błędów, kapitan nie izolował się w świecie swojego towarzystwa. Sprzęt bojowy, rozkazy, raporty, naloty, raporty, formacje i wszystko inne, co wypełnia życie oficera na wojnie aż do wyczerpania. Wojna była także dla kapitana okazją do poznania zupełnie nieznanego mu świata. Z chwytanymi czechami potrafił godzinami rozmawiać nie o tym, gdzie jest ich obóz i ile granatników było w oddziale, ale o historii tej czy innej wsi, czy o różnicy między typi górskimi a zwykłymi. Długo szukał Koranu w języku rosyjskim, a gdy w końcu po jednym z nalotów jeden z żołnierzy, znając pasję swego dowódcy, położył mu na stole Koran w języku rosyjskim, w ciągu tygodnia był już swobodnie cytując całe sury. A miesiąc później miał długi spór teologiczny z mułą wioski Tsentora, za co otrzymał od Czeczenów przydomek Urus Iblis, rosyjski diabeł. Nie, kapitan nie stał się humanistą, a jego nienawiść do bojowników nie zmniejszyła się w żaden sposób dzięki znajomości przesłania proroka lub historii wioski Gunib. Obawiano się jego kompanii zwiadowczej, Czeczeni nakładali na jego głowę coraz większe sumy, a liczba bojowych grobów wykonanych przez zwiadowców kapitana stale rosła. Kapitan wiedział, jak walczyć. Przecież ten kapitan był bardzo stary. Ze względu na swój wiek przyszedł czas na przymierzenie pasów na ramiennych podpułkownika. W 1984 roku ukończył studia. Po ukończeniu studiów służył przez dwa lata w Afganistanie, następnie służył w krajach bałtyckich, gdzie wszczęto wobec niego śledztwo jako członek Gec i wróg litewskiej demokracji. Prawdopodobnie to piętno położyło kres karierze kapitana. Nigdy nie wzniósł się ponad dowódcem batalionu. Komu powierzył się od swoich przełożonych, pozostawało dla mnie zagadką, lecz wszystkie propozycje na majora z okręgu wracały zgodną poza zdroszczenia konsekwencją i bez satysfakcji. A stary kapitan dźwignął na siebie ciężar, odwiedzając w tym czasie Naddniestrze, Abchazję i Tadżykistan. Dywizja, w której służył, uznawana była za dywizję utrzymującą pokój, więc nie musiał siedzieć bezczynnie. Być może dlatego, że kapitan żył samotnie, bez rodziny, która podobnie jak tysiące innych kapitanów takich jak on, zagubiła się gdzieś na wybojach obecnych, ciężkich czasów i ponadczasowości. Jego syn dorastał gdzieś w chomlu. A sam kapitan, 33-letni, już drugi raz prowadził swoją kompanię rozpoznawczą wokół Czeczenii, A teraz Pietrowicz przyniósł gorzką wiadomość o swojej śmierci. Piliśmy z bladozielonych, stalowych kieliszków, dawnych kapturków ochronnych na zapalnikach min moździerzowych. Na każdej czapce rzemieślnicy wojskowi wyrzeźbili napis, orechowo, miejsce, w którym po raz pierwszy spotkaliśmy kapitana. Te stosy były jego pamiątką. Teraz polewaliśmy ich wódką, wspominając kapitana. Pomiędzy stosami na stole leżał cienki stos tłustych prześcieradeł. Pomieszane. Notesy, formularze księgowe, czyste strony raportów wojskowych. To były listy kapitana. Z ich powodu Pietrowicz przyjechał do Moskwy ze swojej wołogdy, gdzie spędził wakacje. Pietrowicz nie dostarczył tych listów adresatowi. Dlaczego, nie wyjaśnił. I przyniósł je do mnie, nie wiedząc, co z nimi dalej zrobić. Och, jakim człowiekiem był kapitan? Pietrowicz westchnął ciężko. To był człowiek o wspaniałej duszy. I wódka znów zaczęła bulgotać, rozlewając się do kieliszków. Witaj, ryżyku. Od twojej wybrednej, na wpół szalonej ucieczki minęła już cała wieczność. Jednak o czym ja mówię? Powinienem raczej zacząć od tego, że nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek do ciebie napiszę. Ale widzisz jak to się skończyło. Życie to dziwna rzecz. Jestem więc w Czeczeni po raz drugi. Od poprzedniego wyjazdu służbowego minął dokładnie rok. Potem odszedł. Skończyli zdobywać grozny. Pojechaliśmy do Gudermez. Wszystko było na kółkach, wszystko było tymczasowe. Teraz wszystko jest inne. Walczymy w górach, a teraz jest baza pod Groznym. Całe miasto zostało wykopane z czarnej ziemi. Namioty, ziemianki, rowy, okopy, magazyny, parkingi. Wszystko jest w ziemi, wszystko jest pod ziemią. Każda ćwiartka to pół lub dywizja. Pomiędzy blokami znajdują się własne ulice. Pójdę wzdłuż Aplicotowa a skręć w Winogradna Pamiętasz? Tutaj jest prawie tak samo, ale ze swoją specyfiką. Pójdziesz sztabną, skręcisz w Dzierżyńską, oddział im, Dzierżyńskiego, potem gospitalną i za zawodską do spetsnazowska w naszym kierunku. W ogóle ktoś trafnie nazwał nasze miasto Szanghajem. To samo imię. Bardzo dokładne. Głównym materiałem budowlanym miasta jest plandeka, czarna ziemia i niezliczone odpady powstałe w wyniku życiowej działalności wojny. Deski ze skrzynek po łuskach i nabojach, kawałki łupków z rozbitych domów, wycofanych z użytku ciał, Markis itp., itp., itp. A przede wszystkim są to setki rur. Jak można się domyślić, nie mamy tu centralnego ogrzewania. Wszystko na kucach garnkowych, polaris, słoneczna modyfikacja pieca garnkowego i tym podobnych, a także zaciemnienie. W nocy wychodzi się z namiotu, ciemność, tylko generatory dieslatu i ówdzie trzaskają jak świerszcze, zasilając stacje radiowe, kwatery główne i namioty skąpym wojskowym prądem. A nad Szanghajem dziwna palisada rur na tle wiecznego płomienia, blasku studni, która pali się od półtora roku, na zboczu góry przed nami. Nasza latarnia morska w Aleksandrii. Surrealistyczne, mówię wam, krajobraz. Kruszony kamień chrzęści gdzieś pod butami wartownika, a deszcz uderza w napiętą plandekę ze specjalnym bębnem, dookoła zasypia. Nawiasem mówiąc deszcz jest dla nas szczególnym kataklizmem. Kiedy pada deszcz nasz Szanghaj zamienia się w niekończący się tor przeszkód. Czarnoziem szybko rozpada się na białawy, lepki i tłusty błoto przypominające pastę. A potem to wszystko. 30 metrów od siedziby głównej odbywa się występ cyrkowy Lino Skoczka. Ulice to całe rzeki błota. Jeśli technik przechodzi obok, po prostu zakrywasz twarz, w przeciwnym razie szorowanie nie ma sensu, tylko pocierasz ją mocniej. Gdy brud wyschnie, sam odpadnie. W namiotach panowała wilgoć, duszność, dym. Mokre drewno opałowe nie daje ciepła, a jedynie dymi. Mundurki i śpiwory są tak wilgotne, że masz wrażenie, jakbyś owinął się mokrym ręcznikiem. A potem moje głupki słabo podniosły namiot. Tuż nad moją pryczą utworzyła się kieszeń. I jest w nim pół wanny wody. Do rana, nawet gumowana plandeka nie mogła tego znieść zaczęła przeciekać. Obudziłem się jak dziecko. Cały mokry. W ogóle, jeśli wykluczymy żarówkę i licza i stacje radiowe, to z punktu widzenia życia codziennego armia nadal żyje tak, jak żyła Zasuworowa czy Ermołowa. Nasze łona to białe namioty. Jesteśmy dziwnym krajem jedną nogą w kosmosie, w ksksi wieku, a drugą w gęstym średniowieczu. Szkoda tylko, że z jakiegoś powodu armia dostaje całe średniowiecze. To chyba wszystko. Przemówiłem, i moja dusza stała się lżejsza. Prawdopodobnie to wcale nie jest list. Tylko głośne myśli. I po co ci te listy? Mam nadzieję, że Twoja dusza ma się dobrze. Twoje sprawy są w porządku, Twoja przyszłość jest bezchmurna. Rok temu jechałem tutaj, ale myślałem tylko o tym, jak do ciebie wrócić. A teraz nie mam się gdzie spieszyć. Teraz jestem tutaj w domu. To jest moje średniowiecze. A wasz indezit, rowentowski, boszewski Xiv zamarł gdzieś daleko, daleko, w zamarzniętym grudniowym bursztynie. Cześć skarbie! Dzisiaj przyłapałam się na wywrotowej myśli, że bardzo często z tobą rozmawiam. Opowiadam, co widziałem, co przeżyłem, o czym myślę. Szczerze mówiąc, zdenerwowało mnie to. Zdawało mi się, że wycisnąłem cię z duszy. Nie zapomniałem, ale przynajmniej przestałem to czuć. Przestałam boleśnie wzdrygać się na wspomnienia i w nocy dręczyć mnie męską zazdrością. Ale spójrz, skąd do mnie dotarłeś. Jesteś moim rozmówcą, wojownikiem. W każdym razie. Skoro jesteśmy teraz rano i odpoczywamy, a ty o tak wczesnej godzinie śpisz piąty raz w swoim skądinąd przyzwoitym i zamożnym domu, dlaczego nie porozmawiamy? Jestem tu już od miesiąca. Im więcej tygodni tu jestem, tym bardziej ta wojna mnie wciąga. Tak naprawdę wcale nie przypomina tych, które były wcześniej: ani Afganistan, ani Abchazja, ani Tadżykistan. Wydawało się, że ta wojna wywodzi się z jakiegoś starożytnego średniowiecza. Nie potrafię jeszcze wyrazić słowami jej zrozumienia, ale raczej je czuję. Być może po raz pierwszy jako oficer, jako żołnierz, zetknąłem się nie tylko z wrogiem jako rolą, my, oni, ale z wrogiem z przeznaczenia, w istocie, z dużej litery. W Afganistanie też byli wrogowie. Ale walcząc z Mujahedinami, prawie nigdy nie spotkałem się z kultywowaną nienawiścią do Rosji, do Rosjan. Byli to raczej wrogowie z konieczności. Niektórzy mścili się za zmarłych, niektórzy walczyli zgodnie z decyzjami plemiennymi, jeszcze inni dla pieniędzy. W Afganistanie nie było tego, z czym coraz częściej spotykam się tu w Czeczeniu, kultu wojny z Rosją. Wielowiekowy kult starannie pielęgnowany i kultywowany. Nienawiść do Rosji, do Rosjan, została tu wychowana znacznie wcześniej niż prawdopodobnie miłość do matki lub ojca. Podczas gdy my bawiliśmy się w Związek Radziecki, w socjalizm, w przyjaźń międzynarodową, kształtowało się i wychowywało tutaj całe społeczeństwo, którego symbolem był Nokcha, wilk. Zwierzę jest podłe i bezlitosne. I muszę szczerze przyznać, że okazaliśmy się znacznie mniej przygotowani na tę wojnę niż oni. Przede wszystkim duchowo, moralnie. Zazdroszczę im jedności, przywiązania do wspólnej idei, spójności i solidności narodowej. Czeczenka nigdy nie przyjdzie po syna z oddziału, bez względu na to, jak nieudolnie walczy jego dowódca, a takich jest wśród nich mnóstwo. Czeczen nigdy nie wpuści syna do domu, jeśli dowie się, że uciekł lub stał się tchórzem. Każdy agitator o pokój, jak nasz Kowalow, zostanie tu zamordowany jak baran i nie zgodzi się na pochówek zgodnie z rytuałem podczas jego pierwszego przemówienia. Tutaj są dumni, że ich syn, brat, mąż zginął w wojnie z Rosjanami. Wszędzie panuje kult broni, kult człowieka, kult wojownika i mamy. I mamy kowalowów, nowodworskich, a nasze matki tłocznie biegają po froncie, ciągnąc swoich synów przez rosyjskie szczeliny. Ale w naszym kraju nie mogą przez dwa tygodnie odesłać martwego żołnierza do domu. A naszym głównym bohaterem jest bandyta ze złotym łańcuszkiem grubym na palec lub łysy pośrednik w handlu nieruchomościami o nawykach księgowego koreiko, jeżdżący Mercedesem 600. Im dłużej tu jestem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że w zasadzie jesteśmy sami. Jesteśmy batalionami i pułkami, które tu walczą i noszą głośną nazwę sił federalnych, a w istocie jesteśmy oddziałami rosyjskich żołnierzy wysłanymi do Czeczenii nie wiadomo dlaczego. Nie ma za nami państwa, które przyćmiłoby nas swoją ideą, siłą i wsparciem. Obecni rządzący mają tylko jeden pomysł. Jak dłużej utrzymać się u władzy i zdobyć więcej? Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest milczeć w sprawie pomocy i wsparcia. Cały sprzęt wojskowy jest już od dawna przestarzały, zarówno fizycznie, jak i moralnie. Jaka technologia jest dostępna? Nie ma też formy. Moi żołnierze walczą pod każdym względem. Mabuta wydawana jest na 6 miesięcy, a ona, stara i zgniła, nie wytrzymuje nawet miesiąca. Pęka w szwach. Biustonosze i rozładowarki są domowej roboty. Pancerz kuloodporny, z czasów oczakowa i podboju Krymu. Nie dość, że są ciężkie, to jeszcze bezużyteczne. Talerze wsuwają się gdzieś na brzuch. Platka piersiowa i szyja są zawsze otwarte. Jemy wszystko. Wciąż w bazie, mniej więcej w khankala. Gorące jedzenie. A tu, w górach, przez trzy dni naraz na suchych racjach żywnościowych, a pod koniec najazdu wciąż ich nie było. Spodziewaliśmy się, że potrwa to dwa tygodnie, a po górach chodzimy już od miesiąca. Zostaliśmy więc skazani na puszkę gulaszu na trzy osoby dziennie. Jesteśmy naprawdę sami i nikt nas tu nie potrzebuje. Ani prezydent, ani minister, ani zastępca, ani nasz naród rosyjski. On też nie daje rady. I ta Czeczenia, i wojna, i my. Więc bagnety w ziemi? I walcz, to jest wojna, porażka? Tu właśnie leży sedno. Nie mogę, nie działa. Kiedy po raz pierwszy spotykasz się z tą reliktową nienawiścią, która narastała tu od wieków wobec Rosji, nagle rozumiesz, że wyjechać, porzucić wszystko, to złamać, zdradzić, zdradzić siebie, zdradzić Rosję, choć ona nie ma dla nas czasu. Nasza wytrwałość, nasza nienawiść i nasza umiejętność walki są odpowiedzią na to, co tutaj widzieliśmy. Mam gdzieś dzisiejszą tuczącą handlową Rosję. Jedz pij, wzbogacaj się, nie służę ci. Moi ludzie i ja widzieliśmy tutaj i zrozumieliśmy coś czego nie ma sensu Ci wyjaśniać. Co znaczą teraz dla Ciebie słowa honor, ojczyzna, Rosja, jest wróg. Są ludzie, którzy nas nienawidzą, jest armia walcząca przeciwko nam, co oznacza, że jesteśmy my. Bataliony i pułki, które będą tu walczyć do końca. Bo nawet najbardziej zielony żołnierz, który tu walczy co najmniej od dwóch miesięcy, już bardzo dobrze rozumie. Tych trzeba zdemontować. Odejdź tutaj, teraz i do końca. W przeciwnym razie pewnego dnia oni przybędą do Rosji, aby nas obalić, uczynić niewolnikami i podbić. Tak zostali wychowani, tak wierzą, przygotowywali się do tego. Byłoby więcej gulaszu. Tak forma jest dobra, przydatna. A jeśli połączenie jest niezawodne, to i tak możesz żyć. Chciałbym ci wyjaśnić, jak trudna i bolesna jest strata ludzi, utrata swoich żołnierzy. Dla wszystkich jest to trudne, ale dla mnie szczególnie. W końcu to ja jestem dowódcą, jestem za wszystko odpowiedzialny. Powierzono mi życie 63 Rosjan: najstarszy ma 38 lat, najmłodszy tydzień temu 19. Teraz jest nas 61. Wczoraj zmarł Juranowikow, żołnierz kontraktowy z Kurska strzelec maszynowy. Jego numer dwa, Valera Plipchodko, została poważnie ranna w klatkę piersiową. Daj Boże, żeby przeżył. Helikopter zabrał go do Khankali. Wyszliśmy na obrzeża wioski wzdłuż zalesionego zbocza góry. Przed nami patrol zwiadowczy. Najbardziej zdesperowani mężczyźni zwykle tam chodzą. I tylko żołnierze kontraktowi. Dbamy o naszych chłopców poborowych. Dlatego zawsze są z nimi konflikty, młodzi ludzie robią skandale. Mówią, że trzymają nas na wspieraniu, dawaj, przynoś, gotuj, czuwaj w nocy. Daj im naloty, zasadzki, naloty. Generalnie cały zestaw ręba. I już zauważyłem, że żołnierze kontraktowi, przy dobrej organizacji, walczą lepiej, rozważniej i spokojniej niż poborowi. To zrozumiałe. Dorośli mężczyźni wyczuli życie ze wszystkich stron, nie drgną, nie tracą głowy, nie postępują bohatersko na próżno. Mają kłopoty w spokojnym życiu, na khankali, w garnizonach. Nuda, koszary, rutyna, jedna radość, butelka. Chociaż teraz, z powodu ogólnego bezrobocia, wśród żołnierzy kontraktowych Siniaków jest coraz mniej tych, którzy weszli do wojska z bramy lub ośrodka medycznego, a coraz więcej silnych mężczyzn, ojcowie rodzin, ciężko pracujący, ale teraz nie ma pracy, fabryki są zamknięte, kolektywy zbankrutowały, a dzieci rosną, domy niszczeją, więc ludzie przychodzą tutaj z tej beznadziejności. Zarabianie pieniędzy na wojnie. straszny, goszko. I, co dziwne, czuję się lepiej. Przychodzi do mnie dobry żołnierz, wykonawczy, mądry, wytrwały. Trudno oczywiście zaprezentować się w roli dowódcy przed trzydziestoletnimi mężczyznami. To nie jest ćwiczenie wczorajszych uczniów. Ale jeśli w ciebie wierzyli, podążaj za tobą na dobre i na złe. Przychodzą do mnie ze wszystkim. Żona jednego trafiła do szpitala, druga chce się uczyć na chorążego, trzecia chce zostać kierowcą. W ogóle 33-letni kapitan jest dla nich królem, bogiem i dowódcą wojskowym. Wiesz, Ryshik, to dziwne uczucie dowodzić żołnierzami kontraktowymi. To było tak, jakby znalazł się gdzieś w czasie wojny ojczeźnianej, a nawet wcześniej, za cara, kiedy służyli przez 25 lat. Mój posłaniec ordynans i po prostu ojciec Anton Semenych. kierowca traktora z okolic Krasnojarska 38 lat, wzrost poniżej dwóch metrów, skośne sążni w ramionach, siwowłosy, jak błotniak, w domu trójka dzieci, żona, ale on nazywa mnie tylko patronimią, opiekuje się mną tak jak tata. Kiedy w nocy lub o północy wracasz z poczty lub z zasadzki, piec żarzy się żarem, herbata na nim właśnie się zagotowała, na patelni jest owsianka, jakby ktoś powiedział: Przyjdę o tej porze. Nikt nie powie. Budzisz się po walce, a cały twój mundur już schnie na słońcu lub nad piecem. I jak bardzo z nim walczył, karcił go, zabraniał. To niewygodne, ale on wciąż jest taki sam. Nie byliśmy chronieni. Straciliśmy dobrego żołnierza. Trzy miesiące bez strat. I oto jest na tobie. W gęstym leszczynowym lesie patrol ruszył niemal prosto w stronę Czechów, Czeczenów. Takich osób jest dwadzieścia. Jest nas pięciu. Walka w górskim lesie to coś strasznego. Wszyscy stoją prosto, wszyscy są w zasięgu rzutu granatem, oko w oko. Najważniejsze tutaj jest to, kto będzie szybszy, kto wcześniej zareaguje, kto wcześniej zacznie strzelać. Czesi najwyraźniej nie spodziewali się nas tutaj, zdezorientowane, a nasze uderzały w nich ze wszystkich stron. Porąbali Czechów jak drewno na opał. Następnie naliczyliśmy piętnaście trupów. Ale walka była zbyt nierówna. Czesi szybko zorientowali się, że jest nas niewielu i zaczęli nas obchodzić i okrążać. Musiałem wejść. Załoga karabinu maszynowego osłaniała odwrót. Wtedy dopadł ich granatnik. Jura zmarła na miejscu. Zabrałem większość fragmentów. Valera został wstrząśnięty eksplozją, ale nie porzucił towarzysza, zaczął go wyciągać. Tutaj też trafił go snajper. Prosto w klatkę piersiową. Kiedy przepędzaliśmy Czechów, był już nieprzytomny. Miałem delirium. Panie, spraw, aby przeżył. Uratuj życie rosyjskiego żołnierza. Im dłużej tu jestem, tym coraz bardziej oddalam się ode mnie, co nazywa się spokojnym życiem. Nawet nie pamiętam, jak żyłem przed Czeczenią. To oczywiście pamiętam, ale to wszystko nie wydaje mi się już realne, nie z mojego życia. A jedyną rzeczą na świecie są te góry, te lasy, deszcze i długie, długie wędrówki, walki, noclegi, zasadzki, napady. Czasami w nocy, gdy patrzę na gwiazdy, zawsze moją uwagę przykuwa ta sama gwiazda. Szkarłatno-biały, jasny, okrutny. Czasami wydaje mi się, że ona się mną opiekuje i szuka mnie. W takich chwilach nieznośnie mam ochotę się schować, położyć. Zniknij spod jej krwawego, badawczego spojrzenia. Czuję zimno w klatce piersiowej. Albo przeczucie, albo melancholia, albo po prostu zmęczenie. Dziecko, dlaczego do ciebie pisze? Przecież i tak nie przeczytasz tych listów. Nie wyślę ich, i ty też ich nie potrzebujesz. W takim razie dlaczego piszę? Wszystko zostało ustalone dawno temu. Pewnie i wesoło budujesz nowe szczęśliwe życie. Masz teraz swój własny dom, jest w nim dobrobyt. Ogólnie rzecz biorąc, jest wszystko, jak powiedział Abdullah. Spokojnie witaj starość. Przysięgałem, że cię zobaczę i pomyślę o tobie. Obiecałam sobie, że mimo wszystko będę szczęśliwa. Nauczyłem się nawet sypiać z innymi kobietami, nie było to łatwe, po siedmiu latach miłości. Był też ktoś, kto chciał pozostać w moim życiu. Prawdopodobnie nie gorszy od ciebie. Spokojny, opiekuńczy i wcale nie ekscentryczny. Dlaczego więc zamiast budować życie z młodą dziewczyną, przeprowadziłem się tutaj? Chciałeś zapomnieć? Teraz, obok moich ludzi, przebywszy z nimi setki kilometrów dróg i najazdów, będąc zmarzniętym na resztę życia, doświadczywszy zarówno goryczy strat, jak i leniwego dreszczyku zwycięstw, idea zapomnienia o sobie wydaje mi się bluźnierstwem, niegodnym tych ludzi, tej wojny. Tam, na świecie, można było się zapomnieć. Jest wódka, są kobiety, jest mnóstwo gier rzeczywistości, które pomogą ci zapomnieć o wszystkim. Im więcej miesięcy mijają od tego wieczoru, tym bardziej rozumiem, że to, co mnie tu sprowadziło, nie było pragnieniem zapomnienia, nie poszukiwaniem przygód, a już na pewno nie poszukiwaniem pięknej śmierci na wojnie. Przybyłem tu, żeby znaleźć wiarę. Wierzę we wszystko, co było moim życiem przez wiele lat. Przez wiele lat byliście dla mnie tą wiarą, przez wiele lat byłeś dla mnie punktem odniesienia. Wszystko zaczęło się od ciebie i na tobie się skończyło. Ofiarowano ci modlitwy, palono ci kadzidło, świat wirował wokół ciebie. Tak, w istocie, światem byłeś ty, i nagle wszystko się zawaliło. Bóg odwrócił się od nas plecami, niebo spadło na ziemię. Przepraszam za wysoki spokój to raczej żart. Nigdy nie nauczyłam się poważnie rozmawiać o uczuciach. Przybyłem tu, żeby odzyskać wiarę, zrozum, że prawdy nie są niezniszczalne, a miłość nadal jest ponad prawem, a miłosierdzie jest wyższe od sprawiedliwości, aby świat opierał się na przyjaźni i lojalności. I tutaj, w ciągu tych miesięcy, została mi objawiona kolejna prawda, albo paradoks. Rzecz w tym, kochanie, że nasze rozstanie tak naprawdę niczego między nami nie zmieniło. Krzyczeliśmy to między sobą, ogłaszaliśmy to. Ale nie można było rozdzielić, rozdzielić, rozbić tego, co nas łączyło jednoczy. Wciąż stanowimy jedność i wciąż cierpimy z powodu podziałów. Szkoda mi ciebie. Tobie jest teraz dużo trudniej niż mi. Z zapałem neofity budujesz teraz coś czego tak naprawdę nie wyobrażasz sobie i służysz czemuś w co sam nie wierzysz, możesz wymyślić co najmniej dziesięć celów więcej w życiu. Możesz spędzić na nich nawet połowę swojego życia. Ale gdzie uciec od szaleńczego, wysychającego duszę bólu pod sercem i pustki kolejnego zbliżającego się bezsensownego dnia. Ryżik, mam już serdecznie dość tej wojny. Wydaje mi się, że na świecie nie ma już stolic, kurortów, dyskotek, restauracji. Tylko te góry, te lasy. Najbardziej obraźliwe jest to, że żołnierze wygrali tę wojnę dawno temu. Dobrze znamy wszystkie zwyczaje Czechów, ich zwyczaje i zwyczaje. Nasz generał niemal żartobliwie, gdyby tylko wiedział, ile go to kosztuje. Zdobywa bez strat ich główne twierdze i twierdze. Moi ludzie są chętni do walki. Nie ma potrzeby ich agitować za nic. Każdy chce zmiażdżyć kochane, wykończyć. A Moskwa wie wszystko. Moskwa strzela nam w plecy. Kiedy nasze bataliony po raz kolejny zmiażdżą Czechów, wypędzą ich w góry i wykończą, z Moskwy wychodzi rozkaz stop. I rozpoczynają się negocjacje. Bojownicy mają czas na regenerację, uzbrojenie się, odpoczynek i odebranie im wszystkiego, co im zabraliśmy. O ile pamiętam, zdarzyło się to już dwa razy. Teraz po raz trzeci. Znowu nas wyprowadzają. Znów podpisują jakieś umowy z duchami, jakby to wszystko nigdy się nie wydarzyło. Jakby można było im zaufać. Wracamy do bazy. Schodzimy z gór. Jesteśmy ponurzy i źli. Znów nie pozwolono nam dokończyć wojny. I ciężkie uczucie uciska moją klatkę piersiową. To nie skończy się dobrze listy kapitana leżały na stole. Jego ból, jego miłość, jego wiara, jego myśli. Okazuje się, że wcale nie był tym, na kogo wyglądał. Nie surowy, nie wojownik akcji, nie człowiek z żelaza. Był tylko rosyjskim kapitanem podczas wojny w Czeczenii. Pietrowicz, dlaczego nie dałeś listu? Więc pomyślałem, że to jego była żona lub jakaś samotna kobieta. I będzie ich potrzebować. Co z nią? Ona? Pietrowicz zmarszczył brwi. Westchnął. Ona jest żoną swojego męża. I zawsze taka była. A nasz kapitan dla niej jest taki to było po prostu rozpieszczanie. Czy ona sama ci to powiedziała? Nie. W ogóle z nią nie rozmawiałem. Brat kapitana wyjaśnił mi, do kogo adresowane są te listy. Po prostu ciekawie było na nią patrzeć. Jaka ona jest? Zadzwoniłem do drzwi. Otworzyłem. Przeprosiłem. Mówię, pomyliłem mieszkanie. Wtedy wyszedł jej mężczyzna. Zdrowy wałach. I mieszkają za stalowymi drzwiami. Pancerz jest grubszy niż bojowy wóz piechoty. Przestraszony. Więc po co to rozpieszczanie? Może go kochała? Uch, jesteś jeszcze młody. Kiedy się kochają, żyją razem. A jeśli żona innego męża jest żoną innego męża, oznacza to jedynie pobłażanie sobie. Ech, kapitanie, kapitanie, wokół jest mnóstwo młodych i pięknych dziewczyn. Upiliśmy się. I tak pili bez wyjątku. Nie czując ani smaku, ani siły. Jak ludzie piją, nie tylko po to, żeby się upić dla odwagi, ale żeby zmiękczyć duszę, wyrwać z niej ostry ból za pomocą wódki, spowiedzi i pieśni. Piliśmy i śpiewaliśmy. Dlaczego jesteś taki chętny, mechaniku? Dlaczego jechałeś szybko samochodem? Na zakręcie, zdezorientowany, a tego Czecha po prawej nie widziałem. Rozumieliśmy kapitana i wszystkich naszych poległych przyjaciół. Pietrowicz płakał. Jestem ci winien, przysługę, chcę babcię. Eric Khabibulin boleśnie zamyka oczy. Takie och. Eric zaciska pięść z taką siłą, że jego kostki stają się białe, aby chronić nogi przed zębami trzonowymi. Że piersi były mocne jak arbuzy. Podobnie jak Michele Pfeiffer. Zastępca woda, czytając na łóżku wysłużony kryminał, nie może tego znieść i podnosi wzrok znad książki. Eric, jakie ona ma arbuzy? Co robisz? Ona jest łódką. Swoimi piersiami wzorowałem się na ojcu. Nie powinien był tego mówić. Wie, że Pfeiffer jest marzeniem porucznika Khabibulina. Teraz się zacznie. A dokładnie. Gorące tatarskie oczy Eryca natychmiast błyskają oburzeniem. Dotykałeś ją? Eryk wrze. Nie, Eric, nie czułem tego. Nepewoda odpowiada powoli i poważnie. W tym miejscu możemy zamknąć temat i uspokoić się, ale jak wiadomo, herb pasuje do Tatara. Nie dotknąłem tego. A ja nie chcę tego dotykać. Trzeba szukać piersi Pfeiffer przez szkło powiększające. W filmie, w którym grała z Nicholsonem, pokazano ją w naturze. Nie można patrzeć bez łez. Co rozumiesz o kobietach? Eric wznosi się. Twoim zdaniem kobieta to krowa o wadze cetnarowej i nogach jak słoń. Nepę, woda siada na łóżku. Zły znak. Tak, rozumiem więcej niż ty. Próbowałem ich w życiu, niech Bóg błogosławi wszystkim, a już niedługo będziesz wspinał się po róże wydechowej z powodu zastoju w jądrach. Więc przestań. Komendant w końcu interweniuje w kłótnię, zatrzymajcie targ. Przestań o tym mówić, w przeciwnym razie będziecie walczyć, gorące Estończycy. Oleg Sergejewicz, dlaczego on Eryk nie uspokaja się? Habibullin, właściwie woda jest majorem. I powinieneś szanować jego zasłużone siwe włosy i hemoroidy nabyte w służbie. Wszystko. Sabat. Nikt nie dyskutuje z dowódcą. Siergiej jest zawsze autorytetem ostatniej instancji. Nepę woda chrapie z niezadowolenia, ponownie kładzie się na łóżku i wpada na detektywa. Pronina. Eric zabiera ze stołu papierosy i zarzucając kurtkę na ramiona, wychodzi z namiotu. Każdy wraca do swoich spraw, a raczej do bezczynności. Wieczór. Październik. Deszcz pada na gumowany dach. W wielkim piecu skwierczą surowe polana. Chłodno. Wilgoć. Kolejny dzień podróży służbowej dobiega końca. Wołodia, dlaczego jesteś przywiązany do Erica? Szef sztabu Awerin nagle przerywa ciszę. Widzisz, facet jest wyczerpany. Siódmy miesiąc idzie z nami. Byłeś z dala od żony dopiero przez półtora miesiąca. A facet nie jest żona ty i też jest Tatarem. Musisz to zrozumieć. Gorąca krew. Jemu może być gorzej bez kobiety, niż tobie bez smalcu. Po tym słowie w namiocie zapada dźwięczna cisza. Awerin to słynny żartowniś i notoryczny żartowniś, wieczny obiekt żartów Awerina. Nieważne. nepe woda mam rocze pojednawczo. Stało się to przez przypadek. Tylko, nawiasem mówiąc, przez rok mieszkałem wiemy nie bez kobiety, i nic. Nie rzucił się na ściany. Cóż bez kobiety, to zrozumiałe. Awerin zauważa stanowczo. Dla człowieka radzieckiego nie ma rzeczy niemożliwych, ale jak sobie radziłeś przez rok bez smalcu, nie mogę wyjść z zadziwienia? Podobno wtedy Wołodia posiwiał. Ostatnie słowa szefa sztabu toną w przyjacielskim śmiechu. Pieprz się, nepewot psiwo włosy jak błotniak, warczy bez złośliwości. Teraz możesz całkowicie zapomnieć o moim pudełku. Ludzie znów się śmieją. Wszyscy wiedzą, że pod łóżkiem dowódcy znajduje się skrzynia z karabinem maszynowym, w której przechowywanych jest kilka zdrowych warstw smalcu, solonego według osobistej receptury NP wody, który wyjmuje, gdy mieszkańcy namiotu dowódcy mają butelkę lub inną wódkę. Ale tym nie przekonasz Awerina. Nie spiesz się z decyzją, Antonichu. Kiedy przypada termin twojej podróży służbowej? Za półtora miesiąca? A ja mam dwa i pół. Słuchaj, może się okazać, że polecimy znowu razem. Tak dobrze. Lećmy. Nepe woda ożywia się. Już za te dwa i pół miesiąca będziesz ze mną na takiej diecie, że Michelle Pfeiffer będzie obok ciebie wyglądać jak zapaśniczka sumo. Wszystko. Poddaję się. Awerin uśmiecha się. Gorzej jest mieć wroga, niż być w linii krwi Basajewa. Tam babcia też mówiła za dwoje, a zastępca na pewno umrze od światła. Eric nazywany jest także elfem. Elf był jego radiowym sygnałem wywoławczym w groznym. Więc utknął przy nim. Nie obraża się na elfa, jest nawet dumny. Niski, ciemnoskóry Eric jest przystojny i ma szczególną orientalną urodę. Wyrzeźbiona sylwetka, wąskie biodra. Definicja mięśni, a nie kropli tłuszczu. Jest w nim coś zaskakująco delikatnego i przypominającego lalkę, co naprawdę przypomina elfa. Elfowi wybacza się za żyłość i ogólnie jest ulubieńcem drużyny. Historia jego pojawienia się w oddziale jest prosta i banalna, jak cała głupota tej wojny. Siedem miesięcy temu, podczas kolejnego szturmu na Grozny, Sowieci, tak z jakiegoś powodu nazywa się tu armię, przekazali naszemu oddziałowi pluton czołgów z jakiegoś petersburskiego pułku. W ciągu dwóch tygodni walk dwa czołgi zostały strącone i ewakuowane na tyły. Jeden spłonął po wysadzeniu w powietrze przez minę w pobliżu gmachu rady ministrów a czwarty, czołg plutonowy, przejechał z nami przez całe grozny oczyszczając przejścia dla grup bojowych ze swoim 125 mm działem eliminując z okien snajperów i gniazda karabinów maszynowych. Po groznym niemal od razu wrzucono nas do gudermes. W sztabie po prostu zapomniano o tym, że cudzy czołg walczył z oddziałem przez dwa tygodnie. Oczywiście w końcu dowódca zapytał dowództwo, co zrobić z cudzym czołgiem. Stamtąd wydali rozkaz zwrócenia 72 radom. Ale łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Według najnowszych informacji Półkerica walczył gdzieś w górach za Argum. Po krótkiej naradzie zdecydowaliśmy się zabrać ze sobą zbiornik. Gudermes jest znacznie bliżej gór niż Grozny. W pobliżu Gudermes 72 ponownie pomogło oddziałowi, z łatwością rozbijając ufortyfikowany obszar Ceches, przez który przechodziliśmy. A potem przyjechał mój zastępca i wróciłem do Moskwy, do bazy, gdzie przez cztery spokojne miesiące prawie zapomniałem o Ericu i historii z czołgiem. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy pierwszą osobą, która spotkała mnie na miejscu stacjonowania oddziału, kiedy przybyłem z kolumną Sowietów w pobliżu Wedeno, gdzie obecnie stacjonował oddział, był Eric. Elfie, kim jesteś? Wybuchnąłem zdziwiony. Stoisz obok mnie? Kim jesteśmy? Zdziwił się Eric, ściskając mnie za ramiona. A co z kim? Cysterny. Twój pułk. Jaki, do cholery, pułk? Tak wciąż z tobą idę. Elf powiedział radośnie. Wieczorem, przy kieliszku stolicznej, który przyniosłem, szef sztabu opowiedział dalszy ciąg historii Ryca. Oddział utknął w pobliżu Gudermes na prawie miesiąc. Nie było żadnego związku z grupą, w której walczył pułk Eryka. Aby się do niego dostać trzeba było najpierw wrócić do groznego, następnie skierować się w stronę Argunu i udać się wąwozem do miejsca, w którym znajdował się pułk pancerny. Koordynacja i uporządkowanie wszystkich kwestii związanych ze zwrotem 72 zajęło prawie dwa tygodnie. W dowództwie grupy nie mogli zrozumieć skąd wziął się oddział sił specjalnych wesch z czołgiem wsparcia armii i jak zwrócić go Sowietom. Najwyraźniej sztabowi nie bardzo zależało na meldowaniu się wojsku w sprawie losów trzech kolejnych czołgów, które zaginęły w groznym i od dawna zostały zapomniane. W końcu przyszedł rozkaz: wysłać czołg do Khankali z najbliższą kolumną, i tu znowu zainterweniował przypadek jego królewskiej mości. Tuż przy wyjściu z obozu, kolumna znalazła się pod ostrzałem z granatników. Jeden z Czeczów podłożył granat w transmisji seventy de Rica. Czołg wytrzymał trafienie i pozostał w ruchu, jednak prędkość obrotowa silnika spadła, a temperatura wzrosła. Musiałem wrócić. Naprawa zajęła kolejne dwa tygodnie. A kiedy w końcu Elf był gotowy do ponownego wyjazdu, w telewizji w programie Czas pokazali, jak szczeble pułku Eryka opuszczały grozny do domu. Spiker uroczyście oznajmił, że ostatnia kolumna pułku enskiego opuściła Czeczenię. Musimy oddać Eriksowi to, co mu się należy. Zniósł ten cios ze stoickim spokojem. Zastanawiam się, jak mnie spisali, mruknął ponuro. Jak osoba zaginiona lub ktoś, kto zginął bohatersko? Jak skradziony przez kosmitów? Szef sztabu zachichotał. Oddział otrzymał więc własny czołg. Właściwie decyzja była prosta. Eric nie chciał wracać do donikąd, dlatego zgodzili się, że 72 Eric'a będzie działać z oddziałem do czasu jego powrotu do bazy w Khankala. Tam Eric udaje się do rad, aby bliżej określić swój los. Ale mijał tydzień za tygodniem, a oddział nadal przesiewał górską ichkerię. Przez te miesiące oddział zmęczył się. Ludzie są zmęczeni, sprzęt jest zmęczony, nawet broń jest zmęczona. Kiedyś zupełnie nowe, od zera, transportery opancerzone przypominają teraz chorych starców, którzy świszcząc i kaszląc jak astmatycy, z trudem wspinają się po górach na granicy wyczerpanych silników. Dziobatelów i karabinów maszynowych wyblakłe od niekończącego się strzelania. Boki są wgniecione, łuszczące się i pokryte czerwoną rdzą. Przeklęte, przeklęte kamuflaże, zniszczone, postrzępione, połatane namioty. Niejednostka wojskowa, obóz, ale czego ty chcesz? Za nami półtora roku wojny. Przez ostatnie cztery miesiące byliśmy w górach bez wychodzenia. Setki kilometrów dróg, dziesiątki wiosek. Straty, walki. Ludzie są całkowicie wyczerpani i zmęczeni, a jednak jesteśmy drużyną. To dziwna rosyjska mentalność, kiedy nikt nie narzeka, nie przeklina losu, a po powrocie nocą z gór i od razu otrzymaniu nowego zadania, ludzie pokornie zaczynają przygotowywać się do najazdu. Mechanicy będą majstrować przy sprzęcie przez całą noc, tankują i naprawiają wyczerpane transportery opancerzone, które wyczerpały wszystkie możliwe zasoby. W grupach wojownicy będą napełniać pasy i magazynki nabojami, ładować akumulatory radiotelefonów oraz łatać wiatrówki i spodnie, które pełzają ze złego stanu. I dopiero rano zostaną zapomniani na kilka godzin we śnie. Czarny, głęboki, bez marzeń. A potem, pospiesznie przełknąwszy owsiankę z konserwami rybnymi, gulasz już dawno się skończył. Tak jak nie ma chleba i masła, z jakąś skazaną na porażkę lekkomyślnością siadamy na zbroi i, naprzód, wyjeżdżamy o świcie. Naszym głównym kalibrem jest sewenty deucerica. Podczas sprzątania, zbiornik zwykle umieszcza się gdzieś na wzniesieniu, tak aby był dobrze widoczny z wioski. Co jakiś czas Eric rozgrzewa silnik, powoli obraca wieżę, porusza lufą, jakby wywąchał coś poniżej ogromnym bagażnikiem. A widok tego kolosa fascynuje Czeczów. Ani razu przez te wszystkie miesiące nie zdecydowali się do nas strzelać podczas akcji oczyszczającej, ani nie urządzili zasadzki we wsi, ale przede wszystkim pomaga w bitwach. Eric ma po prostu zwierzęcy instynkt wyczuwający niebezpieczeństwo. Pamiętam, że w pobliżu Belgatory, kiedy w kolumnie zbliżaliśmy się do zniszczonej farmy, Eric nagle odwrócił wieżę i wsadził pocisk prosto w ruiny. Westchnął. Trochę kawałków, kamieni, kłód wyleciało w powietrze, i natychmiast z głębi ruin karabiny maszynowe uderzyły w kolumnę i w biegu Hechis. Odległość była jednak zbyt duża na zasadzkę, i po prostu przeprowadziliśmy bojowników. Następnie wędrując wśród ruin, zbierając broń i dokumenty poległych Czechów, dotarliśmy do krateru ze skorupy Erica. Na jego krawędzi leżały we krwi okaleczone zwłoki bojowników, a tutaj stała prawie nienaruszona instalacja PPK, a na starym kocu leżały do niej trzy rakiety. Gdybyśmy przeszli dalej 500 metrów, można się tylko domyślać, ilu z nas wróciłoby do domów z Inz. Wedeno w języku czeczeńskim oznacza płaskie miejsce. Płaskowyż. Dawno, dawno temu była to ostatnia twierdza Schamila. Po tym, jak Rosjanie zajęli wioskę Wedeno, Schamil wycofał się w góry, gdzie został schwytany we wsi Gunib. Dziś wszystko powtarza się dokładnie na odwrót. Najpierw zabraliśmy Guniba, teraz Wedeno. Ale tutaj, u podnóża Wedeno, wojna zamarła. W Wedeno nie pozwalają nam walczyć. Gdy tylko armia dotarła w te miejsca, natychmiast przybyli z gór posłowie. Wędrowcy to posłańcy z okolicznych wiosek, chytrze przysięgający pokój i wierność. Zgodnie z tradycją podchodzą, żeby się przytulić, przyciskając swoje nieogolone kości policzkowe do naszych kości policzkowych. Czechi cenią tę starożytną ichkerię. O czym mówimy, dowódco? Wszyscy jesteśmy narodem sowieckim. Spokojni chłopi. Nie ma tutaj umiejętności bojowych. Przysięgam na chleb. Byli tam obcy ludzie, ale ich wyrzuciliśmy. Niewolnicy? Nie ma niewolników. To grzech, Allah zabrania. Śmiało, sprawdź wszystko, jesteśmy otwarci. Po prostu nie bądź pozbawiony wyobraźni. Grzech biednych jest obrażany. Damy ci wszystko, o co poprosisz. Są gotowi podpisać wszystko, nawet porozumienie z Iblisem, muzułmańskim diabłem, żeby tylko wycisnąć stąd armię. Nie pozwól jej oddać tutaj ani jednego strzału. To tam, w dolinie, w cudzych wioskach, łatwo i bezlitośnie wystawiali cudze domy na rosyjskie pociski i bomby. To właśnie dolinni Czeczeni musieli doświadczyć całej grozy tej wojny. Ruiny zniszczonych wiosek, popiołu z domów, śmierci i strachu. Tutaj góra Czeczi zacisnęła pazury przed rosyjską potęgą militarną i zamarła. To jest ich gniazdo, to jest ich dziedzictwo. Za wszelką cenę chcą je zachować. Grupa nieuchronnie zostaje wciągnięta w tę grę. Przyzwyczajona do walki, niszczenia twierdz wroga, łamania oporu ogniem i żelazem, obecnie niezdarnie i z niezadowoleniem angażuje się w utrzymywanie pokoju, negocjacje z brodaczami, z kilkoma zwinnymi administratorami, delegatami, ambasadorami, którzy zdają się mieć uśmiech wszyty w usta, a ich oczy lubieżnie wędrują dookoła, albo licząc sprzęt, albo po prostu chowając się przed naszymi oczami. Zarówno dowódca, jak i ambasadorzy doskonale rozumieją fałsz i nieszczerość podpisanych dokumentów i składanych obietnic, dlatego negocjacje nie przebiegają ani chwiejnie, ani powolnie. Jakoś przez bezwładność, leniwy i obojętny. Ludzie armii, żołnierze, dowódcy plutonów, dowódcy kompanii ponuro przeklinają negocjatorów. Zamiataj wszystko do tej pierdolonej matki. Spal to gniazdo węży i rzuć w nie minami, aby przez kolejne pięć lat nie bali się tu wracać. Dziadek Stalin był mądry, wiedziałem, jak sobie z nimi poradzić, żadnych bombardowań i ofiar, humanista, nie tak jak Jelcym, co do cholery dadzą negocjacje, mają tu swoje legowisko, wychodzimy, znowu wszystko tu ukradną, zarówno broń, jak i wyposażenie, bazy zostały rozmieszczone. Niewolnicy są porywani w całej Rosji. Spal wszystko tutaj na ziemię. Sprzątanie jest nudne i bezcelowe. Na kilka dni przed oczyszczeniem przybywają ambasadorzy. Negocjacje z nimi dotyczące czasu i procedury sprawdzania zajmują dużo czasu. Wreszcie nadeszła nasza kolej. Na wsiach bezczelnie witają nas brodaci mężczyźni z ogolonymi głowami, których oczy przepełnione są wilczą tęsknotą za cudzą krwią. Chodzą otwarcie, plując przez zęby za transporterami opancerzonymi. Wszyscy mają nowiutkie rosyjskie paszporty i zaświadczenia o uchodźstwie. Nie ma na co narzekać. Są teraz spokojni, podpisano z nimi porozumienie. Ale ta grupa odejdzie, a za nią ci ludzie pójdą do doliny. Wyjdą, żeby zabijać, rabować i mścić się. Ale teraz nie można było ich dotknąć. Utrzymywanie pokoju. Jelcyn nie rozkazuje. Sam by tu przyszedł, pod kulami. Oczywiste jest, że podczas takich poszukiwań nic nie znajdujemy. Żadnej broni, amunicji, magazynów i niewolników. Wszystko zostało wywiezione w góry, wszystko jest ukryte, wszystko zostało skradzione i czeka, aż odjedziemy. Twoja własna bezsilność jest przygnębiająca. Kolejne oczyszczenie zakończone. W dowód wdzięczności za humanizm, miejscowy starszy, silny brodaty mężczyzna około czterdziestki, w pogniecionym dwurzędowym garniturze, drogiej skórzanej kurtce i niezmiennej czapce z owczej skóry, rozkazuje przynieść bakrzyż. Prezent. Kilka minut później ciągną do nas dwa barany. To jest nasz prezent. Oczywiste jest, że zwierzęta są stare i chore. Owca o matowych, ropiejących oczach, boleśnie wzdęta jak baran, cała pokryta zmatowioną wełną, jakoś zwiędła, ospała. Twarz dowódcy po prostu zamienia się w kamień od tej nieskrywanej bezczelności. Dziękuję, nie potrzebujemy tego. Starszy nadyma się jak indyk. Nie obrażaj biednych alpinistów odmową. Na znak naszej przyjaźni. Prezentu nie można przyjąć, jest to obraza. Kto ci powiedział, że chcę się z tobą przyjaźnić? Siergiej nie może tego znieść. Gdyby to zależało ode mnie, nie pozostawiłbym twojej wioski bez pomocy. Myślisz, że ukryłeś wszystko w górach, a my wierzyliśmy, że tu jesteś spokojny? Czy Idris nie świętował waszego ślubu miesiąc temu? Pojął czwartą żonę z twojej wioski. Chyba nie uraczyłeś go takim padliną? Dowódca kopie barana leżącego u jego stóp, a ten beczy ze strachu. Ciemna twarz Czeczena staje się szara. Kości policzkowe zamieniają się w kamienie, oczy wypełniają się czarnym ogniem, ale dowódca już tego nie widzi. Odwracając się, rozkazuje. Wszystko. Na koniach. Dom. I bojownicy natychmiast zaczynają siadać w transporterach opancerzonych. Dowódca jako ostatni wchodzi na zbroję. Kolumna zaczyna się poruszać. Przywiązane barany leżą na ziemi. Peryferyjnym wzrokiem zauważam, jak starszy również ze złością kopie owcę, a ta gorączkowo próbuje stanąć na związanych nogach. Better w marszu bardzo przypomina średniowieczny prom piracki. W wyschniętej skorupie błota skulone są czerwone skrzynie z amunicją przyczepioną do boków i służącą jako dodatkowy pancerz. Za wieżą znajduje się złożony teren z niektórymi poduszkami, usuniętymi siedzeniami samochodowymi, materacami. Jest tu zwiad. Każdy ma swoje znajome miejsce, swoją ulubioną pozycję do wielogodzinnej jazdy. Naprzeciwko wieży znajdują się fotele dowódców. Pierwsza klasa. Pod plecami znajduje się wygodne odchylenie wieży. Pod tyłkiem jest stara poduszka. Stopy we włazie dowódcy lub na oparciu fotela mechanika. Podobieństwo do statku pirackiego uzupełniają szybkie statkowe kontury pojazdu opancerzonego. Jego przedni pancerz jest ostry jak dziób statku. Wystające w różne strony beczki broni powietrznej, anteny, skrzynie, plandeki. A ponad tym wszystkim powiewa na niebie szkarłatna flaga przywiązana do czubka anteny, czasami wzięta z pionierskiej trąbki znalezionej w jednym ze zniszczonych domów na obrzeżach Groznego. Obóz jest oddalony o około 5 kilometrów. Teren jest otwarty. Wzdłuż drogi znajduje się wiele obozowisk Sowietów, obozów pułków i brygad grupy. Możesz więc nawet odpocząć i zdrzemnąć się, gdy dowódcy nie patrzą. Pierwszy zorientował się, co się dzieje, Walerka Schandrow, dowódca drugiej grupy. Nasz transporter opancerzony szedł w kolumnie bezpośrednio za czołgiem. I na początku wydawało mi się, że Eric po prostu mocno zwiększył obroty i wypuścił do atmosfery czarne spaliny słoneczne, ale minęła sekunda, potem sekunda, a spaliny nadal nie zniknęły. Wręcz przeciwnie, stała się tylko gęstsza, wypełniona czernią, tłuszczem i sadzą. Twoja dywizja, elf, płonie. Krzyknęła walerka. I wtoczył się po uszy do włazu pojazdu opancerzonego. Elfie, idziesz jak burza. Elf, odpowiedz, jestem niedźwiedziem. Idziesz jak burza. Silnik się pali. Jak słyszysz, elf, idziesz jak burza. Wyszedł z włazu. Ale na pewno się pali. Jeden z wojowników za nim westchnął zmieszany. Przez tłusty dym widziałem, jak podniosła się pokrywa włazu dowódcy, a stamtąd, jak Jackin Tcheboks, po pas wystawała znajoma postać Erica. Przez ułamek sekundy patrzył na kłęby dymu, po czym natychmiast ponownie zniknął we włazie. Po kilku chwilach siedemdziesiątka, ostro dziobiąc lufą, zatrzymała się. Eric ponownie wyskoczył przez otwarty właz. Tym razem w jego rękach trzymał podłużną butlę z gaśnicą. Jego strzelec wyskoczył z innego włazu z tym samym cylindrem. Zatrzymywać się, usłyszałem w słuchawkach polecenie Siergieja. Dowódcy powinni natychmiast wysłać do czołgu po jednej osobie z gaśnicami, uruchomić, wszyscy, przesuncie sprzęt i ludzi 100 metrów od czołgu i okryjcie się zbroją. Eryk, skacząc w kłębach dymu jak kogut na grzędzie, próbował wyczuć coś w ciemności pod stopami. Wreszcie mu się udało. Pokrywa otworzyła się i ogromna kolumna ognia natychmiast wystrzeliła w niebo. Eryk odskoczył od niego na bok i natychmiast powalił gaśnicę dzwonkiem, z którego w płomienie uderzył strumień białawej piany. Ja też w biegu pociągnąłem za spust gaśnicy i podbiegłem do zbiornika, gdy tuż pod moimi stopami leciał już strumień piany. Używając balonu, aby chronić się przed gorącem, skierowałem go prosto w płomienie. Na prawo, Lei. Jest tam przewód paliwowy. Najważniejsze jest odcięcie go od ognia. Krzyknął do mnie Eric przez dym. Oficerowie z cylindrami podbiegli ze wszystkich stron do siedemdziesięciu dwójek. Czarna sadza zmieszała się z białymi strumieniami gaśnic, gwałtownie zmieniła kolor na szary i wreszcie zaczęła stopniowo odpadać. Płomień został wciągnięty gdzieś do stalowego brzucha silnika, i tylko kilka zabłąkanych języków próbowało się z niego wydostać kilka razy, ale zostały zagłuszone przez pianę i zgasły. Dziesięć minut później było już po wszystkim. Otwarta klapa silnika otwierała się niczym czarne, wilgotne usta. Biała paradymiła dymiła leniwie. Wszystko. Z Zwizdecz. Przybyliśmy. Twa szerica była wypełniona taką agonią, jakby właśnie stracił ukochaną istotę. Spaliła się pompa paliwa. Dlaczego poniosłeś porażkę, kochanie? W końcu ledwo dotarła do domu. Jeszcze pięćset metrów i do domu. Co robić, chłopaki? Patrzy na nas zdezorientowany. Co możemy powiedzieć? Co mogę tutaj powiedzieć? Wszyscy doskonale wiedzą, co będzie dalej. Los zepsutego sprzętu jest tutaj surowy. Zastrzelono udręczone konie. Ta zasada podkuwaczy podczas wojny czeczeńskiej działa jak urok. Nie ma możliwości ewakuacji transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty ani czołgów. Drogi do najbliższego warsztatu są setki kilometrów, a każdy z nich może być ostatnim. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy na trzy kolumny wpadli w zasadzkę. Dlatego nikt nie będzie ciągnął pojazdu opancerzonego z zaciętym silnikiem ani czołgu wysadzonego w powietrze przez minę przez trzy do dziewięciu krain. Grupa również nie może ich nosić ze sobą. A od kaftanu Triszkina rozproszy tutaj bojowników, za ich plecami ponownie przejmą władzę. Więc pędzą poczeczeni jak straż pożarna. Nie można ich także rzucać. Uznaj to za łatwy prezent dla bojowników. Z pewnością uda im się ożywić każdy silnik i wymienić każdy mechanizm. Będą mieli rzemieślników, a części zamienne, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną dostarczone bezpośrednio z fabryki. Nie liczą pieniędzy. Dlatego też, jeśli nie da się naprawić na miejscu czołgu, transportera opancerzonego czy ciężarówki, wówczas wyrywa się z nich wszystko, co można wykorzystać jako części zamienne, usuwa się broń, rozładowuje amunicję, a następnie nieszczęsny koń zostaje przekazany rolnikom, saperom. A potem wszystko jest proste, kilka kilogramów tolu na główne elementy, linkę opóźniającą, Chirkach i po kilku minutach eksplozja zamienia wczorajszą burzę bojowników w kupę poskręcanego złomu. Chowamy oczy. Żal mi Erica, ale wydaje się, że los jego 72 został przesądzony. Po pożarze zbiornik jest teraz tylko kupą żelaza. Sami nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Ponadto czoł Erica jest nielegalny i nie jest nigdzie wymieniony. A przed tym pożarem z wielkim trudem i wyłącznie w drodze wymiany zdobyliśmy do niego części zamienne. Pudełko wódki do filtra paliwa lub dwa kamuflaże do wspomagania kierownicy. Sami Sowieci nie mają części zamiennych, liczy się każdy orzech. A potem jest cały ogień. Podchodzi do wódca. No cóż, co tu się dzieje, Eric? Eryk macha ręką przecząco. Pompa paliwa została zamknięta. Czy możesz to naprawić? Naprawić co? Trzeba było to zmienić już miesiąc temu. Po tym, jak pieprzono się na pograniczu. Mam go wymienić? Gdzie to można tu dostać? Dowódca zastanawia się kilka chwil, po czym po podjęciu decyzji zwraca się do nas. Więc Letunow, weź Batr i idź do Sowietów. Znajdź pułkownika jegorow w ich kwaterze głównej i powiedz im, że to ode mnie. Poproś o ciężki traktor i przywieź go tutaj. Przeciągnij czołg do obozu. Pomyślmy, co można zrobić. Wieczorem w namiocie dowódcy odbyła się narada wojskowa. Po kilkugodzinnych rozmowach radiowych i mediacjach wszechobecnego dowódcy pułku radzieckiego jegorowa, gdzieś na hankale, odnaleziono w warsztatach nierozliczoną pompę paliwa. Znaleźli także jej właściciela, który po długich negocjacjach z naszym zastępcą inżyniera technicznego, któremu jako głównemu specjalistowi technicznemu w naszym obozie Khankala powierzono negocjacje, zgodził się na wymianę pompy na zdobyty karabin myśliwski w prezencie, który nasz zabrał od jedna z rezydencji Basajewa. Tylna straż chwyciła przynętę magicznego nazwiska Basajew i zgodziła się na zmianę. Na ranek zamówiono helikopter. Teraz pozostało tylko stworzyć drużynę, złożoną z tych, którzy musieli udać się do Khankali. Oczywiste jest, że pierwszym na tej liście był sam Eric. Postanowili wysłać z nim żołnierzy, których przydziały wygasły, wysłali chorągiewkę po pocztę i najnowszą prasę. Pozostał jeszcze jeden problem. Podczas gdy Eric był zajęty swoim czołgiem, dowódca zebrał jego mieszkańców w namiocie. Ok, chłopaki. Kto poleci z Erikiem? Właściwie to jest sprawa oficera politycznego Awerin odrzucił ten pomysł. Nie, nie mogę. Psykin natychmiast się wyparł. Mam tu dużo pracy. Poza tym nie znam nikogo w Khankala. Byłem tam tylko trzy dni. Do kogo tam pójdę? Potrzebujemy tego, który pozostał tam najdłużej. Po tych słowach wszyscy na mnie spojrzeli. Wszystko w środku było zimne, jak przed egzaminem. Zdecydowanie nie spodziewałem się, że rozmowa nagle skręci w moją stronę. Nie nadawałem się do tego zadania z żadnej strony. Ale tak naprawdę, Leosha, prawdopodobnie najdłużej spędziłeś na Khankali. Najdłuższy ze wszystkich to miesiąc, w którym podczas ostatniej podróży służbowej zachorowałem na zapalenie oskrzeli i spędziłem trzy tygodnie w szpitalu w Khankala, a potem kolejny tydzień czekałem na konwój do grupy. Towarzyszu dowódco, dlaczego ja? W ogóle nie interesuje mnie ta sprawa. A zastępca technologa siedzi na Khankali już od trzech miesięcy. Pewnie dotknął już wszystkich tamtejszych kurczaków. Kolesnikow będzie pracował przy pompie razem z elfem, ma już wystarczająco dużo pracy. Dowódca przeciągnął w zamyśleniu. Ogólnie rzecz biorąc, Abryutin, jesteś naszym chłopakiem. Wykaż się więc pomysłowością swoich pracowników. Nie było sensu kłócić się z Sierbiejem. I dlatego po prostu rozłożyłem ręce. Wkrótce Eryk wrócił do namiotu. Był gorączkowo ożywiony i już promieniował. Nadal by... Jego jaskółka zostanie przywrócona do życia. Oleg Siergiejewicz, czy powinienem również otrzymać ochronę dynamiczną? Pod względem? Cóż, przywieziono nas tutaj bez plastydu? W namiocie zapadła zdziwiona cisza. Jako pierwszy odnaleziono dowódcę. Co masz w swoich pudełkach? Jak co? Powietrze. Jak to było możliwe, aby przygotować się do wojny Eric? Powiedział z wyrzutem Awerin. Czym jestem? Dowódca batalionu wydał nam rozkaz pełnego zainstalowania zabezpieczeń, ale nasz szef służby pancernej okręgu nakazał nam nie instalować czołgów i wysyłać je bez pancerza dynamicznego. Mówią, że załogi plastydów by ich nie sprzedały. Twoja matka, Awerin przeklął. Tak teraz przygotowujemy się do wojny, najważniejsze, żeby nie zostało skradzione i sprzedane. Demokracja w akcji. Teraz jest jasne, dlaczego czołgi palą się jak zapałki. Zakończyliśmy wojnę. Nie, Eryku. Nie znajdę ci żadnych plastydów. Dowódca rozłożył ręce. Przepraszam, ale spróbujemy rozwiązać jeszcze jeden problem. Który? Eric spojrzał na Sierbieja ze zdziwieniem. abry ci wyjaśni. Nie trzeba dodawać, że po moich wyjaśnieniach Eric po prostu wzniósł się w górę. Nadal by. Przecież na Khankali musiałem zorganizować dla niego kameralne spotkanie z jednym z tamtejszych mieszkańców. I żeby uprościć tę znajomość, w kieszeni miałem 100 rubli złożony na pół, równowartość 200 dolarów. A gdzie tu znajdę dla niego kobietę? Ze smutkiem rozglądałem się po niegościnnym krajobrazie Khankali. Szara zasłona drobnego deszczu, czarna, lepka, czarna ziemia nabrzmiała od wody, postrzępione, ciemne, mokre dachy namiotów. Nie, oczywiście, że na khankali jest mnóstwo kobiet. Operatorzy telefoniczni, lekarze, kucharze, sekretarki. Ale kobieta na wojnie to wyjątkowy towar. Z kategorii deficyt całkowity. Na każdą tutejszą kobietę przypada kompania, a nawet batalion mężczyzn spragnionych uczucia i miłości. Jest więc w czym wybierać. Tutaj nikt nie pozostanie bez męskiej uwagi. Nawet gdyby była babą Jagą, pół na pół z Quasimodo, ale dla oficera głodnego wielu miesięcy bez dzietności, w niczym nie ustępowała pięknej Wasylisie. Wiadomo, że ładniejsze i bardziej niegrzeczne z łatwością znajdują patronów z wielkimi gwiazdami na ramionach i szerokimi możliwościami na mundurowych spodniach. A jeśli właścicielka cennego uroku również nie jest głupcem, może się zdarzyć, że z wojny nie wróci do swojego muchobojska jako kelnerka w stołówce pułkowej, ale pojedzie do dużego miasta, aby podążać za swoim patronem. Otrzyma wolne od kurzu stanowisko sztabowe, wszelki chorążego, mieszkanie poza kolejnością, a nawet męża spośród przebiegłych chorążych lub tępich poruczników, których osobiście wybierze dla niej patron, nasycony miłością lub po prostu z dala od niebezpieczeństwa. Dlatego zawsze jest trudno z kobietami na wojnie. A gdzie będę szukać Eriki Babę? To prawda, nadal miałem jeden tatuaż, zapamiętałem ją na gramofonie. Margarita, Małgorzata, sprzedawczyni u lokalnego handlarza sprzętem wojskowym, kobieta około czterdziestki, z piórami i włosami rozjaśnionymi nad tlenkiem, szczupła i piegowata, z pewnością nie wydawała się tak trudna do zdobycia. Co więcej, kilka razy dość jednoznacznie zaprosiła mnie do siebie na koniec dnia pracy. Pomogłam jej uporządkować nowy produkt i ogólnie na wszelkie możliwe sposoby wyróżniła mnie z ogólnego kontyngentu zakupowego. Może nawet poszłabym do niej na krótką wizytę, ale na początku miałam jeszcze dość powakacyjnego nasycenia tą sprawą, a potem, gdy Margaret zaczęła mi się wydawać modelką, był w górach już od dłuższego czasu. W sumie chętnie poszłabym teraz do niej na zaplecze, ale poczucie obowiązku wobec nieszczęsnego Erica zwyciężyło pożądanie. A męska praktyczność podpowiadała mi, że jeśli Margaret zgodzi się służyć Ericowi, to też nie będzie trudno wypromować ją na mnie. Tablet zatrzymał się przy znajomym pojemniku, nad którym wisiał wyblakły na słońcu napis Wojentorg. Po podziękowaniu lekarzowi, który zgodził się mnie podwieźć, dosłownie wpadłam po kostki w gęste majonezowe błoto. Cały obszar przed kontenerem był ogromnym zafermentem czarnej ziemi, ubitej do kremowego stanu przez gąsienice i koła. Od razu stało się jasne, że woentor to coś więcej niż tylko centralne miejsce. Dziesięć kroków do drzwi stanowiło balansowanie. Moje nogi się rozchodziły. Ukryte pod warstwą błota kolejny nagle rozwinęły się pod butami w półmetrowe kałuże. Więc wspiąłem się na ganek, kretym, kretym. Zastanawiam się, jak ona sama radzi sobie z tym błotem? Miałem jeszcze czas na przemyślenia, otwierając znajome drzwi. Mój nos natychmiast został uderzony typowym dla Woentor koktajlem z cynamonem, wędzonymi mięsami, tanią wodą kolońską i tytoniem. Ole upadł. Co ludzie, Małgorzata, przyszedłem do was z pozdrowieniami. Margaret przywitała mnie ciepło, ale bez swego dawnego entuzjazmu. Bardzo mi się to nie podobało. Rzeczywiście, jakoś się zmieniła. Albo schudła jeszcze bardziej, albo biała we pióra na jej włosach zniknęły. Rozmawialiśmy przez około dziesięć minut o niczym. Przypomnieliśmy sobie kilka wspólnych znajomych. Pamiętasz Romę z warsztatu? Zastrzelił się, żona go zostawiła. O czym mówisz? Ausia i Wiktor Iwanowicz polecieli do Rostowa. Obiecał, że załatwią ją tam, w Keu. Dobrze zrobione. Mówią, że od sierpnia diety za podróże zostaną obniżone o połowę. Też o tym słyszałem. Te daty, finansiści, przyjdą tu do nas. Wreszcie wszystkie wiadomości zostały zmielone i można było przejść do najważniejszego. Chciałeś coś kupić? Margaret sama zabrała się do rzeczy. Nie, przychodzę do ciebie w sprawie osobistej. Widzisz, potrzebujemy twojej pomocy. Zacząłem z daleka, odpędzając zamieć. Co się stało? Margaret napięła się z zainteresowania. Już czas. Zrozumiałem. Widzisz, jeden facet znika. Kiedy mówiłem, widziałem, jak jej twarz powoli zmieniała się w kamień. Powinienem był się zatrzymać, milczeć, ale wydawało mi się, że utknąłem. Chłopiec jest po prostu uroczy. Tak, każdy uznałby to za zaszczyt być z nim. Figurka, twarz. Sprzedawczyni zamieniła się w posąg, a jej twarz powoli pokrywała się fioletowymi plamami. Dołożyliśmy. 200 dolarów, ale w rublach. To jest miesięczna pensja. Pomyślałam więc, że lepiej niż ktoś inny, tak będzie lepiej dla ciebie. Pozwól, że pomogę komuś, kogo znam. Cisza zawisła jak lawina nad turystą. I wtedy uderzył piorun. Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, że kobieta mogłaby wyrazić siebie w ten sposób. Margaret nie krzyczała, nie, dosłownie bulgotała i syczała jak kłębek wściekłych kobr. Och, pedał, myślisz, że jestem jakąś zdzirowatą dziwką? Jak śmiesz? Brudna Fredka. Plecami gorączkowo próbowałam dosięgnąć drzwi, ale ona sama mnie znalazła. Uderzenie piórem pomiędzy łopatki na chwilę odebrało mi dech. Odskoczyłem na bok. Na progu pojawił się kupiec. I która? Komendant Khankali, starszy, zaolejony podpułkownik, którego za jego plecami cała Khankala nazywała go Ebbelsem ze względu na jego nieproporcjonalnie dużą głowę w stosunku do szczupłej sylwetki i nawyk czytania nudnych kazań przy każdej okazji. Na widok komendanta Małgorzata nagle się zatrzymała. Najwyższy czas się stąd wydostać, cześć, ale komendant blokował bezpośrednią drogę do drzwi. Próbowałam przecisnąć się obok niego na boki. Przepraszam, towarzyszu podpułkowniku. Goebbels nawet nie raczył mi odpowiedzieć. Pochylił się tylko trochę do przodu, przepuszczając mnie do cennego otworu. Słońce, przyjadę po ciebie o piątej. Usłyszałem za sobą jego niespodziewanie gruchający głos. Zamknij trochę wcześniej. Apina poleciała tam z Leube. Kazałem nam zająć najlepsze miejsca. I w jednej chwili wszystko się ułożyło. Na ulicy przy drzwiach stał łas komendanta. Teraz jest jasne jak ona radzi sobie z tym błotem, przemknęło mi przez myśl spóźnione spostrzeżenie i nie czekając aż komendant dowie się o mojej więcej niż nieskromnej propozycji złożonej swojej ukochanej, pobiegłem za woentorgiem i pobiegłem przez pole do stojących w pobliżu namiotów jakiejś jednostki. Przez półtorej godziny siedziałem ze znajomymi, ludźmi z huraganu, czekając na wszelkie konsekwencje ataku na dziewczynę komendanta. Następnie na mijającym Uralu dotarłem do swoich ludzi. W obozie powitał mnie oficer dyżurny oddziału, chorąży Guskow. Konspiracyjnym spojrzeniem zaprowadził mnie za nami od kwatery głównej. — Słuchaj, Goebbels przyszedł po twoją duszę. Nigdy nie widziałem go tak wściekłego. Myślałam, że eksploduję ze złości. Co tam zrobiłeś? Ja tylko bezradnie machałam ręką. W końcu za kilka godzin będę już leciał helikopterem do mojego rodzimego oddziału. A potem, jak widzisz, wszystko się uspokaja. I ogólnie rzecz biorąc mogę nie pojawić się na Khankali, dopóki nie zostanę zastąpiony. Ale nie mogłem wylecieć bez wykonania rozkazu. Gdzie jest Erek? Oni i zastępca inżyniera technicznego pojechali do Sowietów po silnik, stamtąd prosto do helikoptera. Nawiasem mówiąc, oficer polityczny również o tobie pamiętał. Zapytałem przez komunikację, jak sobie radzisz z symulatorem? Nie rozumiałem jednak z czym. Co za drań? Swoją drogą, jego zadaniem jest zapewnianie pracownikom wypoczynku pozostała ostatnia nadzieja szefem lokalnego klubu jest Tolua Lazarenko. Poznaliśmy go rok temu w samolocie. Lecieliśmy razem z Czkałowskiego. Tolua jest w pewnym sensie wyjątkowa. Trampki i panniki, jakich świat nie widział, potrafi stawić czoła każdemu i w ciągu pięciu minut będzie uważany za swojego na szachownicy. Francuski koniak możesz dostać w Khankala i skrzynkę wody mineralnej na dowolnej pustyni. Ale jest osobą dobroduszną i niechciwą. Kiedy oddział wrócił do Khankali, często spędzaliśmy z nimi wieczory. I o ile zrozumiałem z jego opowieści, wszystkie okoliczne piękności znał nie tylko z imienia, ale także dotyku. Szef klubu jak zwykle był w dobrych rękach. Lolek, tak mnie nazywa ze względu na lekkie podobieństwo do młodego Mironowa z diamentowego ramienia, więc potrzebujesz kobiety? Powinieneś był to powiedzieć od początku. Tak, przynajmniej przywiozę lolobrigidę z księżyca dla moich rodzimych sił specjalnych. Bez problemu. Znajdziemy ci teraz kobietę. Rzucił się do telefonu leżącego na stole. Przekręcił klamkę. Cześć, dziewczyno, chcę stołówkę wojskową. Słowo Woentork boleśnie zabolało mnie w uszach. Jadalnia? Kto jest dziś w twojej kuchni? Tak, od kucharzy. Sweta? Świetnie. Nie, nie, pójdę sam. Rozłączył się z maszyną. No to tyle, staruszku. W torbie. Chodźmy. Nie jest oczywiście modelką, ale daje na pierwszą prośbę imprezy. Musisz to po prostu wynegocjować sam. Pamiętając o Margaricie, stawiam warunek. Cienki, cienki. Tylko ty możesz na tym zyskać. To jaki rodzaj rozmowy? Cokolwiek powiesz. Dokładnie? Słowo. Więc słuchaj, wiem, że twoi wojownicy podcinają uszy martwym chichaz. Czy możesz mi dać jedno z tych uszu? Chcę to zanieść żonie, bo inaczej suka zupełnie oszaleje, twierdząc, że jest pasożytem i pasożytem. To ja. Ona sama siedziała na moim garbie przez dwa lata bez pracy. Zaaranżowałem dla niej pracę z koleżanką z klasy w holenderskim SP. Teraz wykłada więcej niż wykłada minister obrony narodowej, ale od sześciu miesięcy nie dostajemy pensji. Przyłożę jej ucho, żeby zobaczyła, kto jest naprawdę w to zamieszany. Prawie się zakrztusiłem. Oczywiście wiedziałem o uszach. To prawda, że w naszym oddziale dowódca stanowczo i na zawsze zaprzestał tej praktyki. Ale nie można było się wycofać i kłamałem. Jak tylko to odetną, pierwszą rzeczą dla ciebie. Klubowy bochenek długo nie chciał startować. Kichał, pociągał nosem i kaszlał, w końcu silnik się uruchomił i ruszyliśmy wzdłuż Mississippi, jak grupa nazywała rzekę błotną, która była główną drogą ogromnego obozu Khankala. Powiedzieć, że zweta nie była zbyt piękna, to nic nie powiedzieć. Prosto z drzwi wyszła w moją stronę monumentalna kobieta, mierząca około dziewięćdziesięciu metrów i w talii stuletniego dębu. Natura też nie cierpiała zbyt długo na jej twarzy. Posiekany i szorstki byłby bardziej odpowiedni dla bałwana niż dla kobiety. I tylko ogniście rude włosy, ułożone w kosz na mojej głowie, przypomniały mi, że przede mną stoi istota odmiennej płci. Czy to ty jesteś zajęty? Głos Swety był niezwykle wyrazisty. Taki soczysty sopran. Tak, na pewno nie była to Michelle Pfeiffer, ale nie było czasu na wybór. Tutaj, światło, coś takiego. Zdając sobie sprawę, że nie ma sensu wieszać tej kobiety makaronu, sucho wyjaśniłem sytuację w wojskowy sposób. Siedem miesięcy bez kobiety. Dwieście dolarów na raz. Nie zastanawiała się długo. Ok. Przyprowadzić swojego przyjaciela. Wyleciałem na ulicę jak na skrzydłach. Jeść, czując się zawstydzony skontaktowaniem się z moimi ludźmi tuż przed światłem i wyjaśnieniem jej całej sytuacji, wyjąłem jedynie krótkofalówkę z kieszeni rozładunkowej na ganku stołówki. Po trzecie, odpowiedz na dziewiąte, po trzecie, odpowiedz na dziewiąte. Radio chrząkało i bulgotało, a po chwili usłyszałem głos Guskowa, zmieniony niemal nie do poznania. 9, słyszę cię. Po trzecie, powiedz szóstemu, sygnał wywoławczy zastępcy oficera technicznego przypisanego do pomocy Erycowi, że problem z symulatorem został rozwiązany. Niech pilnie wyśle 72 Eryka do wojskowej kantyny handlowej. Czekam tu na niego. Jak zrozumiałeś? Mam cię, numer 9. Wyślij 72 do wojskowej kantyny handlowej. Dokładnie. Koniec połączenia. Pozostało tylko poczekać na Erica i praca została wykonana. Odwróciłem się już w stronę drzwi kantyny aby móc spędzić trochę czasu w cieple przed przybyciem Tchabibulina, gdy nagle w mojej kieszeni zadźwięczał sygnał radiowy. Nacisnąłem przycisk odbierania. 9. Odpowiedz na trzecie. Usłyszałem głos Guskowa. Dziewiąty jest w kontakcie, odpowiedziałam. Dziewiąty, szósty kazał mi powiedzieć, że się spóźniają. Dlatego prosi cię o wzięcie symulatora i przyjście z nim bezpośrednio na planszę. Jak mnie zrozumiałeś? Oszaleli tam czy co? Pomyślałem zdezorientowany, jak ją tam zabiorę? Po trzecie, powiedz dziewiątemu, symulator może nie chcieć. Nie rozumiem cię, numer dziewięć. Co masz na myśli mówiąc, że trener nie będzie chciał? Główno. Zupełnie zapomniałem, że w całą operację zaangażowana jest tylko nasza trójka. Ja, Eric i zastępca technologa, przepraszam. Zło, trenażer może nie zmieścić się w samochodzie. Czy oficer dyżurny może wysłać Ural? Ostrożnie zasugerował oficer dyżurny. Och, teraz to jego troska o mnie. Po trzecie, nie ma potrzeby Uralu. Sam sobie z tym poradzę. Wszystko. Koniec połączenia. Do stołówki wszedłem na słabych nogach. Ona mnie teraz wyśle. Na pewno wyśle. No cóż, do diabła z tym. To twoja wina. To nie jest Sochi. W łóżku nie ma kawy i nie trzymają kobiet na dyżurze. Przygotowywałam się mentalnie na nadchodzącą rozmowę na lotnisku ale zweta nieoczekiwanie nie stała się uparta. Może mój przygnębiony wygląd miał wpływ, a może potrzebowałem pieniędzy. Weźmiemy to, ale zdecydowanie muszę tu być za półtorej godziny. Mam jeszcze obiad dla komisji z Moskwy. Tola już głośno chrapała przy stole w przedpokoju. Odepchnąwszy go na bok, krótko wyjaśniłem jego dyspozycję. Zaintrygowany podrapał się po szyi. Gdzie ona mu to da? Zapytał zajęty, wcale nie zawstydzony swwietłaną. Tam jest gołe pole, a ludzie kręcą się jak karaluchy. Jeśli kazali ci to zabrać, to wiedzą gdzie. Udawałem surowego. Jedyne czego potrzebowałem, to to, żeby o tym pomyślała. Wystarczy, że już się nad tym głowię, a wtedy Tolik też się dziwi. No to chodźmy, powiedział Łazarenko, wstając. Po co marnować czas na próżno? Ja też mam plany na wieczór. Kiedy popłynęliśmy wzdłuż Mississippi na lotnisko i wysiedliśmy na zabłocony beton pasa startowego, moje wątpliwości tylko się wzmocniły. Na starcie było więcej niż wystarczająca liczba osób. Co prawda większość ludzi kręciła się wokół namiotu kontrolnego, czekając na ogłoszenie tablicy targowej, ale na samym pasie startowym w pobliżu obrotnic było mnóstwo ludzi. Po okolicy krążyły samochody służbowe. Technicy i mechanicy przygotowywali helikoptery do lotów. Różne grupy pasażerów podeszły do jednej lub drugiej burty, załadowały się i odleciały lub odwrotnie, wysiadły z wylądowanych helikopterów na beton i dotarły do punktu kontrolnego lotniska. Naprawdę, gdzie ona mu to da? Pomyślałem smutno. Ale co mnie to obchodzi? Wykonałem swoją pracę. Mam babę. Spojrzałem z ukosa na swetę. Z zainteresowaniem, a nawet odrobiną chciwości, patrzyła na zgiełk lotniska. Dlaczego, swetik, poczułeś potrzebę powrotu do domu? zapytałem, starając się wyglądać jak dziarski i dzielny dżentelmen. Założę się, że czekają w domu. Czy są dzieci? Jeść. Dwa. Odpowiedziała krótko. A u kogo byłeś? Ukrywając ciekawość dotyczącą jej stanu cywilnego, zapytałem: Będzie wspaniale, jeśli i ona okaże się mężatką, ale z nikim. Odpowiedziała niemal obojętnie: Do nas samych. W jakim sensie? W takich. Najstarsza córka opiekuje się więc najmłodszymi, a ile ona ma lat, taka niezależna? 14. Nagle poczułem się zawstydzony swoim wulgarnym cynizmem. Jego uszy błysnęły zdradziecko. Jak życie cię przekręciło, jeśli zostawiłeś ich w spokoju, przyszedłeś tutaj, masz bohaterską dziewczynę. Próbowałem jej jakoś schlebić. Takie rzeczy nie zostaną utracone w życiu. Nie zginie, powtórzyła i przez chwilę wydawało mi się, że jej twarz stała się cieplejsza. Załoga już nerwowo krążyła wokół znajomego helikoptera. No cóż, gdzie są twoje? Zaatakował mnie dowódca, najwyższy czas startować. Za dwie godziny będzie już ciemno. Jak mamy wrócić, czołgać się czy co? To nie czołg, to helikopter. Teraz przylecą, skłamałem radośnie, wiedząc z doświadczenia, jak niebezpieczne jest powiedzenie czekającym pilotom helikopterów prawdy o spóźnieniu. Powinni byli po nas przyjść. Dobry wygląd. Za pół godziny nie wystartujemy, zamykam auto na noc dowódca ze złością ciął i gwałtownie odwracając się wszedł do kokpitu. Już z chaty, jakby coś sobie przypominając, odwrócił się do mnie i skinął głową w stronę kucharza stojącego przy klubowym Bochenku. Czy ta kobieta też leci z tobą, czy co? Nie. Ona, cóż, ogólnie rzecz biorąc, eskortuje jednego faceta. Jasne, zaśmiał się dowódca. Wtedy jest jasne, że miał wybite oczy lub był ślepy od urodzenia. I zniknąłem w chatce, a ja powędrowałem do moich ludzi. Leolek, gdzie jest twój przyjaciel? Zapytał niecierpliwie Tolia, patrząc na zegarek. Mówiłeś, że już czeka. Po prostu rozłożyłem ręce. Nie było sensu oszukiwać Tolika. Tolian, bądź cierpliwy, kochanie. Przybędą teraz. Mam największe ucho ze wszystkich, które odetniemy. Słysząc o uchu, Tolia poczuła się lepiej. Ok. Jakie jest pytanie? Ale twój pomocnik jest teraz zdecydowanie winien mi ucho. Więc powiedz mu. Właśnie poszłam do Bochenka, bo inaczej u nas na wietrze jest chłodno. W samochodzie było ciepło i dopiero teraz zauważyłem, że z jakiegoś powodu śmierdziało wędzonym smalcem. Odpowiedź przyszła w ciągu minuty. Otworzywszy schowek na rękawiczki, Tola wyjął paczkę z olejem i żołnierską flaszkę. Żona wysłała paczkę z okazją. Teściowa paliła. Dlaczego powinniśmy tracić czas, mały? Światło, jak się masz? Dlaczego nie? Och, sam bub kazał ci to zrobić przed pracą. Roześmiał się szef klubu. Ale kucharz nawet nie mrugnął. Piliśmy z bladozielonych, metalowych szklanek znajdujących się w tym samym schowku nasadek ochronnych do zapanników min moździerzowych. Jedliśmy na aromatycznym smalcu, który stopił się aż stał się przezroczysty pod wpływem ciepła silnika. Twój głos, Sveta, jest po prostu niesamowity. Powinnaś z nim wystąpić w operze. Nie mogłem tego znieść. To wszystko jest przeszłością. Kucharka niejasno wzruszyła ramionami. Masz na myśli przeszłość? Śpiewałam w chórze przez 7 lat. Śpiewałam, śpiewałam i śpiewałam, a teraz tańczę. Sveta warknęła niemal ze złością. Wof, nawet nie wiedziałem. Jakby nie zauważając jej irytacji, Lazarenko był zdumiony. Więc ty i ja jesteśmy prawie jak koledzy. To trzeba umyć. Kolba znów zabulgotała. Więc w jakim chórze śpiewałeś? Tolean wrócił do tematu. Najpierw w powiecie, potem w województwie. Dlaczego zrezygnowałeś? Twój głos jest wof. Myślałam, że kucharka uciszy bolesny temat, a ona nagle zaczęła mówić. Cztery lata temu mój mąż został potrącony przez samochód. Leżałem sparaliżowany przez rok, tylko mrugałem oczami. Potem umarł. A gdzie miałem go z dwójką dzieci w chórze zaciągnąć za sześćset rubli? Poszedłem więc do stołówki w ośrodku handlu wojskowego. Chociaż pensja tam nie jest wielka, jest jedzenie. Czego jeszcze potrzebuję? Wystarczy nakarmić dzieci i kupić im ubrania. W kabinie zapadła bolesna cisza. Ale nie bez powodu Lazarenko był szefem klubu. Po prostu nie dało się go zawstydzić. Cóż, w takim razie pamiętajmy o twoim człowieku i wszystkich naszych, którzy tu zginęli. Dopiero trzeci toast. Kiedy jedliśmy, w końcu podjechała znajoma ciężarówka Kamaz. Przybyliśmy. Powiedziałem radośnie i wyskoczyłem z kabiny. Razem z Erikiem, zastępcą oficera technicznego i żołnierzami przydzielonymi do rozładunku, dwóch majorów w świeżych, czystych butach polowych wyskoczyło z tyłu ciężarówki Kamas na betonową drogę. W wyraźnym kontraście z krajobrazem wojskowym dyplomaci zwisali w rękach majorów. Obydwa włączone. Gdzie się podziały nasze randki? Zdziwił się szef klubu. Daty to w żargonie wojskowym finansiści. Obecnie przechodzą inspekcję w Moskwie, odpowiedziała Sveta. Karmimy ją od trzech dni, a w tym czasie nasze biegają po grupie, czyszcząc sobie ogony. Podczas gdy żołnierze pod dowództwem Erica i dowódcy załogi ostrożnie rozładowywali pudła z częściami zamiennymi i przenosili je do helikoptera, ja pokrótce zgłosiłem układ zastępcy dowódcy. Oczywiście nie jest to Michelle Pfeiffer, ale jest kobietą pełną duszy. A piękności, wiesz, tu nigdy nie są bez właściciela, nawet na jeden dzień. Ok, przyjrzyjmy się twojemu duchowemu. Przed bochenkiem zatrzymał się jak wryty. Czy to jest to, co nazywasz duchowym? Mówiłem ci, co to było. Odpowiedziałem ponuro. I w ogóle bycie Alfonsem nie jest moim zawodem. Trzeba było wezwać oficera politycznego, więc pozwólmy mu spędzać wolny czas. Tak, Abryutin, nie spodziewałem się tego po tobie. Zastępca technika wycedził, jakby nie słyszał moich wyjaśnień. Przyprowadzić takiego krokodyla do przyjaciela, jak tu go nie kochać? Ale on bardzo ci ufał. Cały dzień kręciło mi się w głowie, skakałam w górę i w dół, jakby Leokha robił dla mnie wszystko, co w jego mocy. Nawet nie wiem, co się z nim stanie, kiedy ją zobaczy. Jego ostatnie słowa utonęły w gwizdzie uruchamiającego się silnika helikoptera i w tej samej chwili z zakorpusu Kamasa wyłonił się Erek. W kabinie bochenka zobaczył kucharza i od razu wszystko zrozumiał. Na jego twarzy pojawił się wyraz bolesnej zamyślenia jak u człowieka, któremu spadło na głowę kurze jajo. W końcu udało mu się opanować. I wkładając ręce do kieszeni podszedł do nas. Przykro mi, Elfie. To wszystko, co się stało, spojrzał na mnie, jakbym był kimś, kto właśnie rozbił swój ulubiony kufel do piwa. Ok, Eric, wszystko rozumiem. Wszystko okazało się głupie, ale tak naprawdę nie mam tu ani jednej przyjaciółki. Wyślę to teraz. Jeszcze raz przepraszam. Już miałem zabrać się za bochenek, kiedy Eric mnie zatrzymał. Zatrzymywać się. Czekaj, wyśli. Jeszcze raz spojrzał oceniająco na kucharza, jakby decydował o czymś dla siebie, i wreszcie, najwyraźniej już zdecydowawszy, wziął głęboki oddech. Ach, chodźmy. To wystarczy. W końcu nikt nie ma w tym dziury. Ale gdzie mam z nią pójść? Nie tutaj? Może w gramofonie? Wyglądało na to, że na rufie kabiny leżała Plandeka. Zaproponował zastępca technologa. Czy ulotki na to pozwolą? No cóż, jeśli się zgodzimy, zastępca technika wycedził w zamyśleniu. Oni, herbata, też są mężczyznami. Zrozumieją. Kto będzie negocjował z dowódcą? Zdecydowanie zdałem. Kim dla niego jestem? Przynajmniej macie taką samą rangę. To ty musisz negocjować. Natychmiast wyparłem się tej przygody. Ok. Po co marnować czas na próżno? Zdecydował zastępca technika i skierował się w stronę helikoptera. Przez około dwie minuty rozmawiał z dowódcą, ożywiając się gestem. Było widać, że po prostu macha przecząco głową i potrząsa ręką z zegarkiem przed twarzą zastępcy inżyniera. Ale zastępca technika wyjaśnił mu coś nie mniej energicznego. W końcu najwyraźniej dał za wygraną i machnął ręką, a Antonich od razu pomachał do mnie: wyprowadź mnie. Zdezorientowany brat technik wyskoczył z kabiny na beton, ze złością ściągnął kurtkę i poszedł gdzieś za rufę. Chodźmy, sweta, powiedziałem, zakrywając oczy przed kucharzem. Gdzie? Nie zrozumiała. Do gramofonu. Czy nie można tego zrobić tutaj, na oczach wszystkich? Co tam jest, czego nie widać na pierwszy rzut oka? Powiedziała ze złością. No cóż, kabina nadal jest zamknięta patrzyła na mnie z taką obrzydliwą nienawiścią, że miałem ochotę zapaść się w ziemię. Ale ona i tak wyszła z kabiny, ze złością trzasnęła drzwiami i podeszła do gramofonu obok publiczności, która nic nie rozumiała. Eric ruszył za nią niemal biegiem. Dogonił ją w domku i próbował podeprzeć ją za łokieć, ale kucharz, jakby go nie zauważając, wbiegł pospiesznie po schodach i zniknął w kabinie, Erik rzucił się za nią. Datownicy również porwali swoich dyplomatów z betonu i ruszyli w stronę helikoptera jednak w połowie drogi zatrzymał ich inżynier pokładowy który w emocjach im coś wyjaśnił po czym randkowie odwrócili się w naszą stronę oni miali wyglądając na nas jakby rozpoznał nas jako krewnych Basajewa. Silnik zagwizdał, wiatr rozwiewał nasze mundury. Tupaliśmy po betonowej drodze, niestety czekając na datę. Inżynier pokładowy palił nerwowo na skraju betonowej drogi. Czas ciągnął się jak guma. Tak, nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Słyszałem łazarenkę. Teraz cała Khankala będzie o tym rozmawiać tylko przez kolejny miesiąc. Daty zabrzmią każdemu. Minuta za minutą mijała, ale nikt nie wychodził z chaty. Co oni tam robią? Kłócą się czy coś? Szef klubu nie ukrywał już swojego gniewu. Cholera, znalazłem sobie przygodę. I tu wreszcie w drzwiach pojawiła się Zweta. Poczuwszy zapach poły swojej kurtki, pospiesznie zeszła na beton i jakoś nagle pochylona, pochylona, prawie podbiegła do nas. Jak na komendę wszyscy odwrócili się w naszą stronę. Poczułem gorąco rozlewające się po mojej twarzy. Twoja dywizja. Cała ta hołota z pewnością uzna teraz, że to jakiś lokalny Alfons. Ale nadal muszę dać jej pieniądze i tutaj Eryk wyszedł z chaty. Zapinając oficerski pas na pikowanej kurtce, spokojnie i triumfalnie rozglądał się po parkingu. Na jego twarzy pojawił się zadowolony, nieobecny uśmiech. Eric po prostu pławił się w nirwanie. Teraz najbardziej przypominał szczęśliwego szczeniaka, nastolatka, który po raz pierwszy wpadł w ręce suczki. Biegnąc pędem po betonie, podniósł rękę i jakby chwycił się nad głową jakimś uchwytem, pociągnął ją w dół. Gotowi? Koniec z wrogością, jest jeszcze męska solidarność Łazarenko przeciągnął. No cóż, to wszystko, RMF, teraz twój przyjaciel będzie mi winien do końca życia. Niech nie pojawia się na khankali bez ucha. Chodźmy stąd. Podchodząc do nas, powiedziała krótko do szefa klubu światła, otwierając drzwi do bochenka. Błagam, chodźmy szybciej. Ok, Swetik, już jesteśmy w drodze. Tolik uśmiechnął się. Chwileczkę. Dobra, Leolek, daj spokój. Do zobaczenia. Czekać. Nagle przypomniałem sobie o najważniejszej rzeczy. Wkładając rękę do kieszeni, poszukałem zwitka pieniędzy zabezpieczonego gumką. Wyciągnął je i otwierając drzwi kabiny, chowając się ukradkiem przed widzami za plecami, podał je kucharzowi. Trzymaj, sweta. Przepraszam za wszystko. To się po prostu stało. Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Dziękuję. Weź pieniądze. Ale ona ze złością odrzuciła moją rękę i odwróciła się. Pieprzcie się wszyscy. Dranie. I znowu gorący wstyd palił moje policzki. Zamknąć drzwi. Prawie mnie odepchnęła i zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Zwróciłem się do łazarenki. W jego oczach pojawiło się zamieszanie. Słuchaj, daj jej to później. Podałem mu pieniądze. Cienki, nie zapomnij? Może powinienem też zatrudnić ją jako kasierka? Podniósł się szef klubu. Ok, Tolia, widzisz, że poczuła się urażona. A więc jakoś nie jest to sprawiedliwe. Zgodziliśmy się. Oddaj to później. Zamiast odpowiedzieć, po cichu włożył pieniądze do kieszeni i otwierając drzwi, wskoczył na miejsce obok kierowcy. Wszystko. Bądź tam. Już go wyrzucił z kabiny, a potem wydał rozkaz. Idziemy. Nie zapomnisz, to Leanie? Ale Łazarenko już mnie nie słyszał. Silnik zaryczał i bochenek wystartował. Abryutim. Przez hałas śmigieł usłyszałem krzyk zastępcy technika. Przyjdź szybko, i gwałtownie, odwracając się na pięcie, pobiegłem do gramofonu, gdzie bok techniki już schylał się za drabiną. Przez całą drogę do oddziału milczeliśmy. Nie było o czym rozmawiać. Eric spał błogo, naciągając kapelusz na oczy. Daktyle przez cały lot spoglądali w moją stronę ze słabo skrywaną pogardą. Szczerze mówiąc, nie przejmowałem się tym. Jestem zmęczony tym dniem. Jestem taki zmęczony. A miesiąc później nasz oddział został pilnie wyciągnięty z gór i wrzucony do groznego, który został zajęty przez bojowników trzeciego dnia. Do groznego dotarliśmy dopiero wieczorem, zestrzeliwszy po drodze dwie zasadzki czeczeńskie, które po prostu nie spodziewały się pojawienia się takich sił i najwyraźniej przygotowywały się jedynie do przechwycenia słabo uzbrojonych transporterów. Kolumna zatrzymała się przy zabłoconym namiocie, tymczasowej siedzibie wewe, wojsk wewnętrznych. Dowódca i szef sztabu wyskoczyli ze zbroi i, mijając wyciągniętego wartownika, zniknęli wewnątrz namiotu. Nie było ich przez jakieś 10 minut. Eksplozje często słychać było od strony miasta. Serie karabinów maszynowych i automatycznych serii karabinów maszynowych miotały się ułamkowo, rozdzielając, krzyżując się i nakładając na siebie. Tak powiedział za mną jeden z moich wojowników a mochilowo zachowuje się tam jak dorosły. Czuję, że będziemy tam grabić w sposób, który nie będzie dziecinny. Zamknij się, tak, przerwał mu zastępca korespondenta grupowego psa w sierżant Zoseti, który wiosną po okresie kontraktu pozostał na kontrakcie. Będziesz narzekał na piersi mamy, powiedział z lekkim akcentem. Nie narzekam. Rozpoznałem głos Pleszczejewa, snajpera, który właśnie skończył drugi rok służby. Po prostu stwierdzam. Pleszczejew zadzwonił do Petersburga po drugim roku pracy w Instytucie i uwielbiał obnosić się z naukowymi, modnymi hasłami. To nam tam nie wystarczy. Jakich czeczeńskich dziwaków wpuszczono do groznego? Ile pieniędzy za to wzięli? Będziesz miał okazję, odpowiedział Tsamaev, zapytać Basajewa, ile zapłacił za ten atak. Jeśli oczywiście nie odetnie ci jaj wcześniej. W tym czasie z namiotu na ulicę wyszła cała grupa wojskowych, wśród których był nasz dowódca. Wszyscy skierowali się w naszą stronę. Na przodzie szedł chudy, wysoki generał w spodniach do jazdy konnej w paski, co było rzadkością w tej wojnie. Widoczne tylko z Moskwy. Generał najwyraźniej nie był w dobrym humorze, powiedział coś szorstko do pułkownika, który śpieszył za nim, siekając powietrze dłonią. W końcu podszedł do nas cały orszak. Generał rozejrzał się po żołnierzach sił specjalnych siedzących przed nim na zbrojach. No cóż, wojownicy, jak się czujecie? Nagle szczeknął głośno. Zamarliśmy w zamieszaniu. Na to pytanie nie było ustawowej odpowiedzi, nikt też nie miał ochoty zaznajomić się z generałem. W końcu jeden z pierwszoroczniaków, który jeszcze się nie dzielił, zapiszczał. Normalne. Generał stał się jeszcze bardziej surowy. Jak, bojownicy, możemy skopać tyłki bojownikom? Oni, łajdacy, wdarli się do miasta z naruszeniem wszelkich umów. Gwałcą i zabijają. Nasi towarzysze są tam, otoczeni i walczą. Nasz prezydent nakazał zniszczenie łajdaków. Nie zawiedźmy was, bracia? Kto ich wpuścił do miasta? Antonow nagle ponuro zapytał generała z sąsiedniego batalionu Grupy Dowodzenia. Za plecami generała Siergiej wyraźnie pokazał Antonowowi pięść, ale generał zdawał się nie słyszeć pytania. Zwrócił się do dowódcy. A więc teraz nakarm ludzi, a potem przygotuj sprzęt i broń. O szóstej rano oddział powinien być gotowy do ruchu. Wszystko rozumiem, towarzyszu generale. O szóstej rano oddział będzie gotowy. Siergiej odpowiedział z powściągliwą godnością sił specjalnych. Cienki. Generał wyraźnie złagodniał. Wiem, że mogę na tobie polegać. Już odwrócił się, aby udać się do namiotu, gdy nagle jego wzrok padł na stojącego w kolumnie 72 Herica. Zaskoczenie błysnęło w oczach generała. Co to za zbiornik? Skąd on jest? To nasz samochód, towarzyszu dowódco, odpowiedział Siergiej. Podczas gdy dowódca wyjaśniał, skąd wzięło się dla nas siedemdziesiąt dwójek, generał niecierpliwie postukał wyciorem w swój wypolerowany na gorąco but. Nie słuchając wyjaśnień do końca, przerwał Siergiejowi. Tak, wszystko zrozumiałem. Nie potrzebuję tu żadnych dzikich czołgów. Pars Huttin, ile samochodów otrzymałeś od wojska? Zwrócił się do towarzyszącego mu pułkownika. Kompania, towarzyszu generale. Ale ma tylko siedem czołgów. Zabierz tam też tego. Będzie osiem. Firma jest naszą główną siłą uderzeniową. Jeść. Towarzyszu podpułkowniku, czy rozumiecie rozkaz? Generał utkwił marszczące brwi spojrzenie w Siergieju. Zgadza się, towarzyszu generale. Ale ten czołg jest z nami od siedmiu miesięcy. Siergiej zdawał się nie zauważyć irytacji generała i nadal upierał się przy swoim. Mamy doskonałą interakcję. Spójność. Czy pozwolisz mi zostawić go z drużyną? Zostaw to w spokoju. W głosie generała zabrzmiała histeria przedburzowa. Decyzja została podjęta. Nie ma potrzeby stosowania siły natryskiwania. Teraz sytuacja nie jest taka sama. Duchy wywierają presję na otaczającą nas grupę. Teraz trzeba rzucić wszystko na odblokowanie naszych ludzi. A twoi specjaliści również nie będą musieli siedzieć na uboczu. Postępuj zgodnie z poleceniem. Rano wkroczyliśmy na zachodnie przedmieścia Groznego, a wieczorem, po kolejnej klęsce z Moskwy, wysłano kompanię czołgów, aby przebić się przez czeczeńską obronę w rejonie szpitala miejskiego. Jak się później dowiedzieliśmy, kompania została wysłana do bitwy pod osłoną jakiejś policji, która przy pierwszym ostrzale położyła się i nie poszła dalej. Ale czołgiści, którzy przejęli dowództwo, nie wiedzieli o tym i kontynuowali wykonywanie rozkazu, kierując się w stronę centrum miasta, gdzie otoczone walczyły nasze jednostki. Na podejściu do stadionu, zaledwie kilometr od kompleksu budynków, których bronili nasi, kompania wpadła w zasadzkę. Tylko jeden czołg przedarł się do biura komendanta, gdzie mieściła się administracja miasta i kwatera główna kompanii ochrony. Oczywiście wierzyliśmy, że to Eric, przecież miał szczęście i instynkt do trójki. A dzień później, gdy grozny był już otoczony gęstym pierścieniem żołnierzy, a dowódca armii, pilnie odwołany z wakacji, postawił bojownikom ultimatum, nagle z Moskwy przyszedł rozkaz natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych. Tej samej nocy z Moskwy przybył emerytowany generał Desantowo. Desantowy Woronow, który niedawno trafił do ulubieńców Kremla i po usunięciu całego dowództwa zasiadł do stołu negocjacyjnego z przywódcą bojowników Maschadowem. Następnego ranka dowiedzieliśmy się, że Woronow zgodził się na wszystkie warunki zaproponowane przez Maschadowa i Rosjanie rozpoczęli natychmiastowe wycofywanie swoich wojsk z Czeczenii. Wojna skończona. Bojownicy śmiali się nam w twarz, mi kupyli twój Kreml, spakowaliśmy walizkę zielenią, i zabrali nas prosto na Kreml, w przeciwnym razie zupełnie nie mamy szczęścia, skończył się granat, skończył się nabój, zabrakło nam, dziękuję, Moskwa, uratowałaś nas, na Khankali ponownie spotkałem Łazarenka, szef klubu przebywa w szpitalu. Zabłąkana kula oderwała mu palec prawej ręki i teraz leżał smutny w szpitalnym łóżku. To są kozy. Wszystko zostało sprzedane. Wszyscy zostali przekazani. Leolek, czy to jest rząd? Czy to jest prezydent? To przeklęci bandyci, a nie władcy. Melancholię Łazarenki pogłębił fakt, że jego klub, który z miłością i pieczołowitością kolekcjonował przez cały rok, został na mocy umowy przekazany wraz z całym majątkiem Czeczenom. I jego ulubiony bilard, cały sprzęt zespołu, instalacja filmowa z najnowszym dźwiękiem, a nawet niezależna łaźnia wszystko to stało się teraz ofiarą bojowników. Spalę wszystko, do cholery. Co oni do cholery ode mnie dostaną! Dyplomatycznie milczałem na temat faktu, że w klubie od dłuższego czasu siedzą obserwatorzy bojowników, którzy mieli monitorować wycofywanie wojsk i przekazanie mienia pozostawionego na mocy traktatu pokojowego uwolnionej iczkerii. Myślę, że sam łazarenko o tym wiedział, ale jego duma nie pozwalała mu pogodzić się z nieuniknionym. A tak przy okazji, Abryutin, gdzie jest obiecane ucho? Krzywiąc się z bólu, po kolejnym bandażu nagle przypomniałem sobie szefa klubu. Swoją drogą było to obiecane, a twój przyjaciel to totalny kretyn? To nie jest męskie. Ja, można powiedzieć, udzieliłem mu pierwszej pomocy, a on. Siły specjalne tak się nie zachowują. Daj mu to. Dobra, nie złość się. Próbowałem wygładzić zakręty, po prostu zabrano go nam i wrzucono do groznego. Cztery dni temu, do maszynki do mięsa, mówią, że tam wszystkich spalono. Nawet nie wiem, czy żyje. Taki bałagan dookoła. Sami widzicie, rozumiem, odpowiedział ze smutkiem łazarenko i sięgnął do szafki nocnej po cenną butelkę. Tylko jeśli jest prawdziwym mężczyzną, to w każdej sytuacji musi dotrzymać słowa. Uwierz mi, Tolik to prawdziwy mężczyzna, znam go. Jeśli zostanie odnaleziony, na pewno dotrzyma słowa. Uwierzę, kiedy ucho to przyniesie. Mruknął ze złością szef klubu, nalewając wódkę do kieliszków. W przeciwnym razie wkrótce wyślą mnie do mojego rodzinnego Rostowa i zapamiętają moje imię. Następnego dnia mojej grupie przydzielono teren do poszukiwań naszych zmarłych. W zasadzie wszystkie ciała zostały już zebrane, a teraz szukaliśmy dwóch naszych żołnierzy, którzy zaginęli w jednej z nocnych bitew. Z daleka widziałem spalone siedemdziesiąt dwójek, i natychmiast zamarło mi serce. Pomimo wszystkich podobieństw, każdy czołg wciąż ma coś subtelnie wyjątkowego. I to był nasz czołg! Bardzo chciałem się pomylić, pomylić, ale kiedy podeszliśmy bliżej wyblakły numer, który wyłonił się przez spalony, zadymiony metal, rozwiał wszelkie nadzieje 286 to był czołberica. Jego włazy były otwarte. Uważnie zajrzeliśmy do środka. Straszliwy upał zniszczył prawie wszystko w środku. Zwęglone pozostałości instrumentów, siedzeń, niektórych części i okablowania leżały w brudnej kupie szarego popiołu na dole wieży. Pokonując obrzydzenie, zmusiłem się, aby zejść do wieży i za pomocą wyciora wkopać je do metalowego dna, ale nie było widać niczego, co przypominałoby ludzkie szczątki. Odetchnąłem z ulgą. Jest nadzieja. Może odeszli? Dotarliśmy do swoich naliczyliśmy 11 trafień granatnikiem, cały samochód zdawał się być usiany jakimiś potwornymi igłami, Dziesięć z nich nie przebiło pancerza, automatyczny pręd do czyszczenia, którym sądowałem każdy otwór, opierał się końcem swojej drogi o stal, i tylko jeden z nich przebił się przez obronę. W wieży, niedaleko włazu dowódcy, najwyraźniej uderzano z dachu, przepalony był wąski jak żądło otwór. Przeszło przez puste pudełko po wybuchowym pancerzu reaktywnym, rozdarte jak puszka. Lufa pistoletu patrzyła prosto w świeże wyłom w domu po drugiej stronie ulicy. Nie wiem dlaczego, ale chciałem wiedzieć, gdzie Eric wycelował swój ostatni pocisk. Ostrożnie przedostając się przez ścianę wyrwaną w wyniku eksplozji, znalazłem się wewnątrz domu. Wszystko wokół było gęsto pokryte potłuczonymi cegłami i kawałkami płyt podłogowych rozerwanych przez eksplozję. Nie sposób było zrozumieć, zrozumieć cokolwiek w tym bałaganie i już miałem wyjść, gdy nagle moje nozdrza pochwyciły znajomy słodki, duszący zapach padliny. Przełknęła mnie przyjemną grudkę i poszłam za zapachem. W kącie rozdartego pokoju, spod zawalonych drzwi, wystawał brzeg ubrania. Złapałem za krawędź drzwi i podnosząc je, rzuciłem na bok. Pod nim, przygnieciony ogromnym kawałkiem sufitu, leżał martwy bojownik. Spod korpusu wystawała rura granatnika, z której wystawał niewystrzelony granat. A więc oto kogo masz, Eric, towarzyszu dowódco? Usłyszałem z ulicy głos poletajewa, bojownika z mojej grupy. No cóż, w ogóle nasi cysterny. Około 50 metrów od zbiornika, przy zniszczonej ścianie, w małym zakątku za starą kramą, pod starymi kocami leżały ciała. Erica można było rozpoznać jedynie po tenisówkach, które nasz lekarz przywiózł mu z Moskwy w prezencie urodzinowym. Elf był strasznie poparzony i leżał przed nami jak potworna czarna lalka. Najwyraźniej skumulowany strumień natychmiast zapalił przestrzeń wewnątrz wieży, a może po utracie przytomności w wyniku eksplozji Eric po prostu nie mógł sam wydostać się z płonącego zbiornika. Obok niego, spalony nie do poznania, leżał jego strzelec, cichy żołnierz kontraktowy wowka z Mechanik, kierowca Romka, leżał na nich twarzą w dół. Jego szyja i ramiona były poparzone, ale całe plecy pokrywały liczne blizny od kul. Podobno Romce udało się wyciągnąć załogę spłonącego czołgu, lecz wtedy został postrzelony niemal z bliska przez Hechi. Kiedy ostrożnie odwracaliśmy ciała zmarłych, pod każdym z nich widniały dziury po kulach w asfalcie. Wszyscy byli już wykończeni. Moja dusza natychmiast zrobiła się ponura i pusta. Połączyłem się przez radio z biurem komendanta. Jestem Cedrem 42. Potrzebujemy transportera zwłok na ulicę Lenina. Eter zabulgotał, zagwizdał i wreszcie odpowiedział, zniekształcony nie do poznania, głosem sygnalisty komendanta. Cedr 42, transport będzie u ciebie za 20 minut. Jest teraz na perwomajska. To wszystko. Pomyślałem ponownie. Był elf i nie ma elf. Porucznik Habibulin stawiał opór. Nigdy nie było mu przeznaczone wrócić do swego Petersburga, a potem zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Wrócił do ruin i pochyliwszy się nad zabitym Czeczenem, chwycił go za zimne, martwe ucho. Starając się nie wdychać zapachu padliny, odciągnął ją do tyłu, podnosząc nieco głowę i wyciągając z pochwy tasak, ciął ostro martwe mięso. Głowa upadła z cichym łoskotem na beton, a w palcach pozostał szary robak odciętego ucha. Z kieszeni spodni wyjąłem starą chusteczkę, zużytą aż do bezbarwności, i zawijając w nią ucho, włożyłem ją do wolnej kieszeni rozładunku. W uszpitalu przywitał mnie gwar i zamieszanie. Nadszedł rozkaz ewakuacji. A teraz wszystko zostało wyrwane ze swoich zwykłych miejsc. Łazarenki nie było w pokoju. Znalazłem go na ulicy za kompleksem chirurgicznym. Szef klubu był już w mundurze, a z prawego rękawa wystawała jedynie dłoń owinięta świeżym bandażem. Tola błąkała się melancholijnie po tyłach szpitala, jakby szukała jakiejś zagubionej rzeczy, była zaskakująco trzeźwa i strasznie wściekła. Widząc mnie, prawie pobiegł na spotkanie. Wyobrażasz sobie, że te brodate pedały są już całkowicie szalone przychodzę do mojego klubu a oni wyłamali wszystkie zamki w drzwiach i teraz tam rządzą wpadłem na nich co wy robicie dupki a jeden dziwak jak zastępca udugowa mówi mi że jak mówią nie ma tu już nic twojego pozdrawiam waliska stacja rosja a ona buja się na moim krześle suko więc co robisz Spytałem z ciekawością, patrząc na szefa klubu, który teraz wyglądał jak kot wypędzony z łóżka. Czym jestem? I wyjąłem to coś. Łazarenko wyciągnął pięść z kieszeni, z której wystawała górna część granatu, a moim oczom od razu przykuła goła rurka bezpiecznika bez agrawki. Wyprostowałem wąsy na spodniach, zębami pociągnąłem za pierścionek i powiedziałem. Jesteś macedońską pedałą, wynoś się stąd, zanim cię rozwalę. Czy w ogóle trzymasz ją mocno? Zapytałem, patrząc ostrożnie na granat. Mocno. Ale jestem zmęczony. Przyznał łazarenko. Sekundnik tak naprawdę nie działa. Nie mogę sam włożyć szpilki. Teraz chodzę i zastanawiam się, gdzie wyrzucić to gówno. Żeby było mniej hałasu i nikogo nie uraziło. Czy jej fragmenty latają daleko? Oto główny klub dla ciebie, oto kot z Heshire dla ciebie. Pomyślałem oszołomiony, gdzie jest pierścionek? Zapytałem Łazaręka. w prawej kieszeni. Jakimś cudem złapałem to palcami, kiedy ten dziwak wybiegł z mojego biura. Po wyczuciu agrawki w kieszeni wyjąłem ją i ostrożnie włożyłem druciane wąsy w ramiona agrawki, po czym zagiąłem je na boki. Gotowe, puść. Łazarenko z wyraźną ulgą rozłożył dłoń, wrzucając mi do rąk ciężki, zielony ziemniak Ergedeski. Cóż, Tolean, daj to? Nie powinieneś chodzić do klubów z szefami, ale iść do kamikadze. Tam takie sztuczki po prostu zadziałają z hukiem. A co cię sprowadziło do klubu? Tak, zdecydowałem się odebrać swoje ubrania. Za godzinę przyleci po nas helikopter. Wszystkich rannych przewieziono do Rostowa. Poszedłem więc się przygotować. No i jak się przygotowałeś? Ach, Tolik machnął niedbale ręką. Te pedały potrząsnęły całym moim ubraniem. Wszystko, co było dobre, zostało skradzione. A zbieranie po nich szmat na podłodze to strata czasu. Nie będą czekać, więc po prostu użyłem tego szajsu, skinął głową na granat, rozwaliłem sprzęt, który był w biurze i wyszedłem. Spojrzałem na szefa klubu i byłem coraz bardziej zdziwiony. To było tak, jakbym nagle dowiedział się, że przede mną nie stoi to Leon Lazarenko, cichy pijak, gaduła i głownia, ale nieślubny syn królowej Anglii. Tak po prostu, żeby poskładać obdartego Czecha na swoje miejsce, zębami wyciągnął zawleczkę granatu, jakby to była chińska petarda, a nie żywy granat. Kto by pomyślał? I tu przypomniałem sobie główny cel mojej wizyty. Wyciągnął pakunek z rozładunku, rozłożył go i podał ła ręce. Co to jest? Patrzył na mnie z niedowierzaniem. Jak co? Ucho. Jak było uzgodnione? Siły specjalne, to Lya zawsze dotrzymuje słowa. Szef klubu z obrzydzeniem wziął chusteczkę i przyłożył ją do oczu, patrząc na leżącą pośrodku szarą larwę. To naprawdę jest ucho, powiedziała w zamyśleniu Tola. I śmierdzi, przepraszam, nie było świeżej żywności. Wzruszyłem ramionami. Posolić, wysuszyć i wszystko będzie świetnie. Więc twój przyjaciel został odnaleziony? Lazarenko oderwał wzrok od trofeum i spojrzał na mnie. Znaleziony. A jak się ma? Nie ma mowy. Spłonęło na perwomajskiej. Z całą załogą. Dopiero dzisiaj go znaleźli i zabrali. Skąd w takim razie wzięło się ucho? Od niego. Ostatnim pociskiem zabił bojownika w domu. Sam tam byłem i sam to przeciąłem. Więc teraz ty i elf jesteście kwita. Szef klubu w zamyśleniu patrzył na ucho leżące na jego dłoni. Potem nagle zgniótł chusteczkę w kłębek i wrzucił ją do kwadratowej dziury zalanej wodą na wpół pływającego starego rowu. Pieprzyć to wszystko. Uśmiechnął. Ilu naszych ludzi tu umieściliśmy? I wszystko na próżno. Uszy, łapy, ogony. Tak musimy zrzucić tutaj bombę atomową, żeby spalić wszystko tutaj na głębokość trzech metrów. Myślisz, że to pomoże? Szef klubu zastanowił się przez chwilę, po czym potrząsnął głową. Masz rację. Nie pomoże. Trzeba rzucić bombę na Kreml, kiedy zbierze się tam cała moskiewska szumowina. Jesteś na dobrej drodze, towarzyszu. Ale gdzie mogę zdobyć bombę? Łazarenko podrapał zarost na policzkach. Nie wiem jeszcze skąd wziąć bombę, ale nadal mam pół butelki na szafce nocnej. Chodźmy, pamiętajmy o Twoim przyjacielu. Wypijemy trujący napój w tym samym czasie. W jakim bałaganie zobaczymy się teraz i kiedy, wie tylko Bóg. Nie wiem, kiedy cię zobaczę, ale myślę, że zgadnę, jak ma na imię ten dupek. Zaśmiałem się, wkładając ergedeschkę do kieszeni ładowarki. Ja też go znam. Mruknął szef klubu. No dobrze, więc na pewno się tam nie mijamy. Więc mówisz, że zostało jeszcze pół butelki? Nawet więcej. Swoją drogą, ciągle chciałem cię zapytać, jak się ma zweta? W końcu zdobyłam się na odwagę i zadałam pytanie, które dręczyło mnie od dawna. Wtedy wszystko potoczyło się brutalnie. Nieważne. Lazarenko zszedł na asfalt i zaczął skupiać się na strącaniu brudu z butów, wszystko jej się udało. Tuż przed atakiem czeczów poleciała do domu. Tutaj jeden z dyrygentów, czy to z chóru Aleksandra, czy z teatru Bolszoj, po prostu przylgnął do niej jak liść do kąpieli. Okazuje się, że on i ona uczyli się w tej samej szkole. Ogólnie rzecz biorąc, chce ją przyjąć do swojej trupy. Mówi, że jej głos jest po prostu wyjątkowy. Widzisz więc, zobaczysz ją także w telewizji i będziesz dumny, że kiedyś ją znałeś. Ale mimo to nie powinienem był wyrzucać ucha. Nagle łazarenko zatrzymał się, przynajmniej pozostałoby jakieś wspomnienie, poza tym. I szef klubu podniósł zabandażowaną rękę. Więc może możemy wrócić? Zaproponowałem, złapiemy? Łazarenko pomyślał przez chwilę, po czym machnął ręką. A, ok, powrót to zły znak. Do diabła z tym. Wytniemy dużo więcej. Chodźmy napić się wódki. Już wkrótce wiatraczek. Świetna mganga ku pamięci miszy Ukinowa. Mganga, powiedz mi coś o szamanach? Słaby ogień, rozpalony z fragmentów czyichś łóżek, krzeseł, szaf i stołów zebranych z ruin, ledwo oświetla nasze twarze w ciemnościach piwnicy. Nie ma wystarczającej ilości drewna opałowego. Mały stos różnych rozmiarów zrębków na całą noc. Miejscowi dawno temu zabrali całe drzewo. Od dwóch tygodni nie wydostają się z tych ruin. Prawdopodobnie tak żyli ludzie w Stalingradzie podczas jego oblężenia. Nory, piwnice, pełzanie, bieganie. Przykro mi to mówić, ale miejscowi przypominają mi teraz wiele szczurów. Pamiętam, że uczyli się tego w szkole. Komora karmienia, komora sypialna, miejsce na odpady naturalne, a więc jest. Śpią w pobliskiej piwnicy, a srają w dalszej. Posiada również własną komorę zasilającą. Udało im się rozebrać ścianę prowadzącą do piwnicy zniszczonego sklepu. Oczywiście, że jest pusty. Czeczeński właściciel zabrał wszystko przed rozpoczęciem walk, ale zostało jeszcze kilka pudełek makaronu, pudełko starej zjełczałej margaryny i kilka paczek suchego napoju. Jeśli rozcieńczą zgniłą wodę z beczki umieszczonej pod rynną, głównego źródła wody tutaj, wówczas brud ten nabierze mniej więcej normalnego smaku i będzie można pić bez gotowania, co oszczędza drewno opałowe. Mganga, powiedz mi. Mganga jest sahalarem. Nie wiedziałem wcześniej, że istnieje takie słowo. Okazało się, że tak nazywają się ci, których rodzicami są Jakuci. Ojcem Mgangi jest Jakut. Właściwie nazywa się Misza, Michał Łukinow. A Mganga to jego pseudonim. Dokładniej, Wielka Mganga. W jakimś starym filmie był afrykański czarownik. Tak nadano Miszce przydomek, gdyż według niego jest on synem szamana i uczniem szamana. Może kłamie, ale ciekawie się go słucha. No cóż, dlaczego się łamiesz? Powiedz mi. Jego twarz w drżącym płomieniu przypomina teraz jakąś orientalną maskę. Chociaż w dzień, w świetle, Mischka nie przypomina zbytnio jakuta. Jego skóra jest biała, a oczy europejskie. I tylko kształt oczu jest jakutowy, wąski, wznoszący się do skroni. Co więcej, twarz jest szeroka. Na początku nawet nie wierzyliśmy w jego opowieści o ojcu Jakucie. Myśleli, że kłamie, ale w dowodzie wojskowym w kolumnie miejsce poboru wpisano miasto. Tipsi. Musiałem w to uwierzyć. Sam Ganga swoje lekkie podobieństwo do Jakutów tłumaczy faktem, że jego matka, która przyjechała do Tiksi na zlecenie po szkole medycznej, pochodziła z odległej wioski Kostroma. Krew matki była silna, a krew mojego ojca jest słaba, a nie męska. To już nie jest mężczyzna. Jego historie czasami wywołują u nas śmiech. Według mischki jego ojciec był mężczyzną tylko przez jakiś czas. Ale kiedy został szamanem, odrodził się jako kobieta. Mówią, że perfumy tego chciały. Więc może to twój zwykły pedał? Wybuchnąłem śmiechem po tym wyjaśnieniu jego okinawy, stepka akinkin, chudy, blond sierżant. Pusto w dupie, a nam w uszach wciskasz makaron o jakieś duchy. Tak, tutaj, w Moskwie, w parku przed teatrem Bolszoj, te dupki duchy są jak brud. Jesteś idiotą. Mganga warczy bezlitośnie, on nie jest dupkiem, tak jest zawsze w przypadku prawdziwych szamanów, w zamian za siłę, duchy każą im się zmienić, jak się zmienił? Okinawa nie uspokaja się, no cóż, jak zostałaś kobietą? Jakby uderzył kogoś w tyłek, prawda? Znów krztusi się śmiechem, ale Mganga jest niewzruszony, kopiesz się w tyłek, nikomu tego nie dał. Po prostu przebrałam się w kobiecą suknię i zaczęłam żyć jak kobieta, prowadząc kobiecy dom. Więc może wkurza jak kobieta? Pyta okinawa przez śmiech. Tak psika jak kobieta, na pośladkach. Ganga nieoczekiwanie się zgadza. Z tych słów okinawa jest całkowicie złożona na pół. Wszyscy inni też się śmieją. To przezabawne. Cóż dajesz? Okinawa bełkocze, prawie dławiąc się ze śmiechu. Nie. Nie zostanę szamanem. Inaczej usiądziesz, żeby się odlać, a na koniec ukąsi cię jakiś zwisający wąż, albo mężczyźni zmylą kobietę i zrobią ją na pieska. Ganga, powiedz mi, nie załamuj się. Ok, szeroka twarz Gangi w językach ognia wygląda teraz bardzo podobnie do jakiejś orientalnej maski. Opowiem ci, jak po raz pierwszy zobaczyłem mojego ojca. Miałem wtedy 13 lat. Jakuci, Pchanty, Mansi i inni mieszkańcy północy zawsze przyjeżdżali do naszej wioski na święto słońca. Ogólnie stosunek do nich nie był zbyt dobry. Zawsze brudny, śmierdzący rybami, olejem z fok, smarkami po brodę. Cóż, kiedy się upili, całkowicie stracili ludzki wygląd. Często z nich ppiliśmy. Ukrywałem, że mój ojciec był Jakutem. Powiedział mi, że mój ojciec był pilotem. Na przykład umarł, kiedy byłam mała. W tym samym roku do wioski przybył szaman. Szamani rzadko pojawiali się we wsi. Bali się policji, bali się, że zostaną uwięzieni za pasożytnictwo lub z powodu artykułu religijnego. Szamani zwykle mieszkali daleko w tundrze. Tego dnia pomogłam mamie nieść torby ze sklepu. Wtedy podeszła do nas starsza jakucka kobieta. Matka natychmiast ją rozpoznała i z jakiegoś powodu zdenerwowała się. Odesłała mnie do domu z torbami i została z nią. Godzinę później przyszła, zamknęła się w swoim pokoju i zaczęła płakać. Podszedłem do niej i zapytałem, co się stało. Długo nie chciała rozmawiać, ale nie pozostałam w tyle. W końcu powiedziała: Twój ojciec tu jest, jestem zmieszany. Wiedział oczywiście, że gdzieś jest. Rok przed moimi narodzinami moja mama całą zimę mieszkała w jakimś obozie, została mu przydzielona. Był jakiś eksperyment, jak nowa forma opieki medycznej dla pasterzy reniferów stacja ratownictwa medycznego tam poznała swojego ojca, ale z jakiegoś powodu coś im nie wyszło i wiosną poleciała do Tiksi. Urodziłem się sześć miesięcy później, ale zawsze myślałem, że to jest gdzieś bardzo daleko. I nagle, tak po prostu Twój ojciec tu jest? Zapytałem mamy czy przyjedzie do nas? Nie powiedział nie przyjdzie. Pamiętam, że wydawało mi się to obraźliwe. Po raz pierwszy w życiu poczułam się bez ojca. Co? Nie chcę widzieć? Mówię nie mówi matka nie dlatego. Teraz jest po prostu inny który jeszcze długo nie chciała odpowiadać ale nadal to mam odwal się. Matka się zdenerwowała. Nie przyjdzie, bo jest szamanem. Byłem bardzo przerażony. Tata jest szamanem. Oczywiście od tego dnia myślałam tylko o nim. Dużo wtedy o nim mówiono. Kto powiedział, że może kontrolować pogodę? W sklepie jakiś pijany Jakut powiedział swojemu towarzyszowi picia, że szaman może zmienić rękę z wilkiem i, co najważniejsze, przechodzi przez rzekę umarłych, wie, jak przedostać się do podziemnego świata umarłych i duchów. Oczywiście, możesz po prostu iść i przyjść do niego. Na przykład, jestem twoim synem, ale nie wiem dlaczego, bałam się. Tego dnia wracałem z wyspy Brusnew. Często tam graliśmy. Wspięliśmy się przez stocznię. Po drodze była opłata. Nie bardzo się bałam. Znałem kierunek. Szedł, odwracając się od śniegu. I w końcu udał się na obrzeża wsi. W sam raz na zarazy. Było bardzo zimno, a śnieg zaczął padać jak ściana. Kilka metrów dalej nic nie było widać. Ledwo dotarł do najbliższego namiotu i dosłownie wpadł do środka. Dopiero gdy otarłem twarz z mokrego, lepkiego śniegu, zdałem sobie sprawę, że siedzę w pladze szamana. Widzę, że ktoś siedzi przy kominku. Usłyszał mnie, odwrócił się i wstał. Patrzę i nie rozumiem. Wygląda jak kobieta w ubraniu. Parka, torba. Ale twarz jest jak męska. We włosach znajdują się kości, szczotki i nitki. Na wyblakłej flanelowej koszuli wisi mnóstwo małych torebek. Pamiętam też kolor skóry. Wydawała się prawie czarna. Stoję jak głupia, ale w głowie mam tylko jedno. O mój Boże! To jest mój ojciec. Podszedł do mnie i zaczął głośno mnie wąchać. Zrobił to jakoś jak niedźwiedź. Dawno, dawno temu niedźwiedź cyrkowy z kagańcem błagał nas o cukier. Chrapał ciężko i ciągle połykał ślinę. Byłem po prostu przerażony. I powąchał moją twarz szyję, włosy, po czym opadł niżej, obwąchał mój brzuch, oparł się o rozporek. Też to powąchałem. Poczułam się, jakbym zrobiła się czerwona jak pomidor i miała ochotę się sikać ze strachu. Ale potem zszedł niżej i obwąchał moje nogi. Potem wstał i chwytając mnie za kołnierz, dosłownie zaciągnął mnie do kominka. Posadziłem go na skórze jelenia. Następnie żołnierskim kubkiem nabrał trochę naparu z kociołka stojącego nad kominkiem i włożył mi go w dłonie. Pij, mały reś, to były pierwsze słowa, jakie od niego usłyszałam. Cóż, wypiłem łyk, coś gorącego, słonego i słodkiego. Stoję, piję z kubka i patrzę na tatę. I wciąż w milczeniu wyciągnął skądś ze skóry kolejny kubek i wygarnąwszy go z kociołka, zaczął sam pić. To było tak, jakby jakiś gorący garnek rozlał się po moim żołądku. Zrobiło się gorąco. A ja naprawdę chciałam spać. Więc położyłbym się właśnie tam. Potrząsnęłam głową, żeby odpędzić sen. Potem spojrzał na mnie i powiedział. Co, mały ryś, upił łyk krwi i zamruczał? Słowo krew sprawiło, że poczułam gulę w gardle. Zajrzałem do kubka. Coś czarnego. Czy to naprawdę krew? Wiedziałem, że miejscowi piją krew jelenia. Traktowaliśmy to z obrzydzeniem. Powiedzieli, że pasożytami można zarazić się przez surową krew. Ogólnie rzecz biorąc aby nie wymiotować bezpośrednio na skórki, wyleciałem. Po drodze moje ramien dotknęło dłoni szamana z kubkiem tak, że wylał wszystko na swoją koszulę. Zwymiotowałem zaraz za kumplem. Wymiociny były prawie czarne. Na pewno w kubku była krew. Długo kręciło mi się w głowie. Kiedy w końcu opamiętałem się i wstałem z kolan, prawie uderzyłem szamana stojącego przede mną. Patrzę i czuję, że coś jest nie tak. I wtedy widzę, że stoi nieruchomo w tej samej koszuli, na którą wylałem mu kubek. Ale zamiast czarnej i krwawej plamy na koszuli jest blada, wilgotna plama, z której matowe białe krople spadają na ciemne, wysokie buty. Mleko. Tutaj właśnie utknąłem, dosłownie pobiegłem do wioski na czworakach, dopiero na własnym wejściu jakoś złapałem oddech, piłem krew, ale w kubku szamana było mleko, po prostu nie mieściło mi się to w głowie. Sam widziałem, jak najpierw nabrał dla mnie krwi z kotła, a potem mleka dla siebie. Tutaj, Ganga zamilkła, zapadła cisza, pierwsza poniosła porażkę Okinawa, no i jak on to zrobił? Jest szamanem, Ganga odpowiedział tempo. To nie on to zrobił, ale jego perfumy. Zobaczyli mnie i wiedzieli, że potrzebuję krwi. I nalali mi krwi do kubka i potrzebował mleka. Nalali mu mleka. Jakie perfumy? Widziałeś je? Nie mogłem tego znieść. Nazywają się Kelet, odpowiedział Ganga, pomocnicy. Każdy szaman je ma. A widziałeś ich? Ganga waha się z odpowiedzią. Wreszcie mówi: Tak wiedziałem. No cóż, jakie one są? Zawsze są inni. Nie mają formy. Kelet może być wielkości muchy, a za minutę może do ciebie podejść ktoś i wtedy spotkasz go siedzącego na górce, jak na krześle. Ok gawędziarz, przestań zabawiać ludzi opowieściami. Głos dowódcy Plutonu dobiegł z ciemności, a chwilę później wyłonił się on w świetle ognia. Brygadzista przyniósł obiad. Chodźmy, zanim zrobi się zupełnie zimno, Ganga dołączyła do naszej firmy miesiąc temu. Wcześniej służył w dywizjonowym pułku przeciwlotniczym w klubie pułkowym. Przez rok służył spokojnie. Malował plakaty, plakaty i dbał o porządek w klubie. Ale wtedy nowy szef klubu, porucznik, który przybył tu po studiach, zirytował się na mganga. Okazało się, że mganga jest wpisany na listę żołnierzy kontraktowych. A nowy szef postanowił umieścić na tym stanowisku swoją żonę. Co, nic, tylko pracować. W mieście wojskowym jest to trudne. Przyszły rozkazy dla naszego pułku powiedział nam już pierwszego wieczoru po przybyciu Gangi przydzielcie 20 osób do Czeczeni w celu uzupełnienia zapasów, a szef klubu wiedział, że mam pozwolenie na polowanie. Pobiegłem więc do centrali, żeby zgłosić, że jestem myśliwym Jakuckim. Na przykład chodziłem miesiącami po tajdze i trafiłem wiewiórkę w oko. Jednak głupiec, w Titsi w ogóle nie mamy tajgi. Tundra dookoła. Polowałem tylko kilka razy. Naszym sąsiadem był miejscowy strażnik łowny, więc załatwił mi bilet. Nie jestem myśliwym. Nie lubię strzelać do zwierząt. Tylko komu to wyjaśnisz? Próbowałem mu to powiedzieć w centrali, ale zastępca szefa sztabu, kapitan Zwirsky, krzyknął na mnie, mówiąc: Jestem tchórzem, próbujecie pozbyć się wojny. Generalnie wysłali mi. Ganga może nie lubił polować, ale był doskonałym strzelcem. Dowódca naszej kompanii osobiście sprawdzał wszystkich przybyszów: jak strzelają, jak obsługują karabin maszynowy, jak biegają i pełzają. Tak więc Mganga, używając swojego kałasza, pierwszą kulą przewrócił paczkę papierosów, którą korsarz na rozkaz dowódcy kompanii położył w oknie rozbitego domu po drugiej stronie ulicy. Major tylko się zaśmiał. Długo patrzyłem na dom przez lornetkę. Następnie zwrócił się do Mgangi. Na trzecim piętrze, drugie okno po prawej stronie, zegar na ścianie. Czy ty widzisz? Ganga zmrużył oczy, szukając odpowiedniego okna. Tak, wydaje się, że coś jest, powiedział w końcu. No dalej zdejmij je, rozkazał dowódca kompanii. Ganga wycelował i strzelił. Człowiek towarzystwa wbił wzrok w lornetkę. Pominięty, wypuścił powietrze z rozczarowaniem po kilku sekundach, wiszą na swoim miejscu. Jednak zrozumiałem, Ganga odpowiedział ponuro. Dowódca kompanii spojrzał krótko i gniewnie na Mganga. Major nie lubił, gdy ludzie mu się sprzeciwiali. Na jego kościach policzkowych pojawiły się guzki. Znów przyłożył lornetkę do oczu. Patrzył na coś przez kilka sekund. Wreszcie opuścił lornetkę i krótko rozkazał: Okinawa, pospiesz się i przynieś tutaj zegarek. A kin kin powoli wstał z połamanej kanapy, całym swoim wyglądem udając nieludzkie zmęczenie. Towarzyszu, majorze, powiedział urażony. No cóż, po co iść? Gdybym go uderzył, powaliłbym go na ziemię. Po co biegać na próżno? Nie znał dobrze majora. Na słowa bieganie na próżno oczy dowódcy kompanii natychmiast stały się zimne. A Kim, nie rozumiesz rozkazu, natychmiast stracił panowanie nad sobą. Uruchomić, dwie minuty tam i z powrotem. Czas minął. Wiedząc dobrze, co się stanie, jeśli zwleka jeszcze przynajmniej kilka sekund, Okinawa, mocno uderzając butami o podłogę, rzucił się w stronę schodów. Wrócił dopiero po około pięciu minutach. I już od progu, zdyszany biegiem, zaczął szukać wymówek. Towarzyszu, majorze. Schody tam są całkowicie zniszczone. Nie ma dwóch lotów. Musiałem wejść przez następne wejście. Przez szczelinę na piątym piętrze Flatka piersiowa mu się trzęsła Z czoła gęsto spływał pot Który nieustannie ocierał rękawem groszkowego płaszcza Rozmazując smugi brudu po twarzy Było jasne, że Okinawa miała dobrą pasę Tutaj I położył na stole przed dowódcą kompanii Zegar ścienny w drewnianej skrzynce Na którym przedstawiony był jakiś górski krajobraz na styku metalowej tarczy i drewnianego panelu świeża dziura po kuli poczerniała jak oko kruka. Major natychmiast się rozgrzał. Nic nie jest na próżno, a Kinkin nie zdarza się w wojsku. Powiedział spokojnie i spokojnie. Potraktuj to tak, jakbyś wykonywał jakieś ćwiczenia fizyczne. W przeciwnym razie szybko zapomnisz, jak całkowicie uciec od pełzającego życia. A ty, wspaniały facet... Zwrócił się do mgangi, który siedział przy dziurze w ścianie. Szeregowy Łukinow. Jak mówisz, jak się nazywasz? Michaju, misza. Dobra robota, misza. Dobrze strzelasz, Zelempsow Zadzwonił do dowódcy plutonu, który drzemał w kącie pokoju na wgniecionym łóżku, które żołnierze skądś wyciągnęli. On, słysząc swoje nazwisko, otworzył oczy i usiadł. Jeśli odbierzesz Rozowowi Szwecję, nie będzie się tym przejmował, tylko okulę. Strzela w Boże światło, jakby to był ładny grosz. Daj to łuki A ty, Michaju, przestudiuj to dokładnie. Strzelać. Zelem Psow ci pomoże. I żeby nie zostawił mnie ani na krok. Zrozumiane? Tak jest, odpowiedział Miszka. A tak przy okazji, jak zorientowałeś się, że dostałeś się do środka? Zapytał nagle dowódca kompanii. Miszka zawahał się. Cóż, widziałem to. No, no. Dowódca kompanii zachichotał z niedowierzaniem. Nie widziałem tego przez lornetkę, ale on to widział. Więc Mganga został snajperem. Szef naszej firmy, Zarembo, to mądry facet. Prawdziwy pies wojny. Przed Czeczenią służył jako poborowy w Afganistanie, następnie jako oficer w Karabachu, Tadżykistanie i Naddniestrzu. Mówiono, że podczas jednego z wakacji zgłosił się nawet na ochotnika do walki w Serbii. Na zewnątrz nasz major może budzić strachu u każdego. Mocno zbudowany, z ogoloną głową i ognisto-czerwoną brodą on sam wygląda jak z filmu akcji. Major ma mocne, szerokie szczęki i głęboki dołek w brodzie. Tydzień temu w piwnicy zrujnowanego domu żołnierze nie wiadomo gdzie znaleźli niemiecki hełm, który stąd przyjechał. Oczywiście zabrano go do dowódcy kompanii. Z ciekawością obracał go w dłoniach, a potem żartobliwie założył na głowę. Tak upadliśmy. Nawet dowódca plutonu Zelentsov nie mógł tego znieść. Nikolaj, jesteś wierną kopią Flipsa. Powinieneś grać sesmanów w filmach. Kalterbrunner, kurwa. Od tego dnia major był znany za plecami jako Kalterbrunner. Ale walka z Kalterbrunnerem jest w porządku. Nigdy się nie spieszy i nie stara się zostać bohaterem kosztem żołnierskiej krwi. My, podobnie jak chłopaki z drugiej kompanii, nie wpadliśmy na atak na pełnej wysokości, a przestraszone stado owiec nie błąkało się po mieście. Kalter Brunner najpierw dokładnie przemyśla każde polecenie z góry, a dopiero potem podejmuje się je wykonać. Dlatego od pięciu dni w kompanii nie zginęło 200. Rannych było czterech 300, ale na wojnie nie ma strat bez strat. Rozumiemy to dobrze. Ostrożnie poruszamy się dalej przez miasto. Prawie w dotyku. Po pierwsze nasza inteligencja wycieka na ulicę. Jeśli nie zastanie tam wroga, zajmuje górne piętra, dachy i grupy szturmowe wychodzą na ulicę. Sprzątają domy i piwnice. Trzeba wierzyć w każde mieszkanie, dotrzeć do każdego zakamarka. Z uporem osła Kalterbrunner poucza nas przed każdą bitwą. Jeśli w to wątpisz, rzuć przed siebie granat, tylko nie zapomnij schować się za rogiem i upewnij się, że ściana nie jest zrobiona ze sklejki. Po tym, jak grupy usiądą w domach, na ulicę wybiega sprzęt wojskowy, transportery opancerzone i Ural z moździerzami, zostali natychmiast rozproszeni, zamaskowani między domami, także są całkowicie ukryci przed ogniem granatnika, a rozpoznanie ponownie posuwa się do przodu. Ogólnie rzecz biorąc, cała ta wojna jest całkowicie surrealistyczna. Ze zboczy wokół miasta czerwono-czarne pochodnie szybów naftowych strzelają w niebo, a niebo od horyzontu po horyzont jest zawsze pokryte wstęgami tłustej sadzy. Miasto to sterta poskręcanych bloków metalu ze spalonego sprzętu. Ruiny, gruz, szkielety murów, kawałki ciał, świeże i zgniłe, połamana broń. Wszystko to każdego ranka przykrywa olśniewająco biały całun mokrego, wezbranego od wody śniegu, który codziennie spada z pochmurnego, niskiego nieba. Wieczorem śnieg zamienia się w deszcz, a zaspy w błoto. Ubijany i mieszany przez gąsienice, koła, buty i rozrywany, aż kij ciasta będzie lepki, ten brud jest wszędzie. Na bandażach, na ścianach, w gorącym słoju gulaszu i na twarzach zmarłych. O ubraniach i broni. Nie da się po niej chodzić, można jedynie ślizgać się jak na nartach, ale co jakiś czas trzeba w nią wpaść, wcisnąć się w nią, uciekając przed kulami czy przed przenikliwym świstem spadającej miny. Biaława, lepka, oleista, przypomina ropę, i wydaje się, że sama ziemia tego miasta, zakażona trupią trucizną, umiera na zawsze w tym piekle, oświetlonym pochodniami oliwnymi. Ganga prawie zawsze towarzyszy dowódcy kompanii. Oprócz Gangi dowódca kompanii ma dwóch strzelców maszynowych, kilku chemików z trzmielami i granatnik. To osobista rezerwa dowódcy kompanii. Kiedy napotykamy opór, Kalterbrunner i ta grupa zazwyczaj decydują o wyniku bitwy na naszą korzyść. Podczas gdy Pluton toczy strzelaninę z Czechami, dowódca kompanii z rezerwą wybiera pozycję do uderzenia. A w odpowiednim momencie obejmuje bojowników. Skoncentrowany ogień dwóch karabinów maszynowych trzmieli, graniki i snajpera to coś strasznego. Graniki i trzmiele wyganiają Czeczenów ze schronów, zmuszają ich do zmiany pozycji, biegania i czołgania się. Karabiny maszynowe przygniatają ich do ziemi. I tutaj znajdują się na muszcem gangi. W ciągu trzech tygodni ganga prawdopodobnie pobił więcej bojowników niż reszta kompanii razem wzięta. Powinieneś zrobić kilka nacięć na tyłku. Któregoś wieczoru po bitwie dowódca kompanii nie mógł tego znieść. Notował, aby mnie zbłądził przedstawiając cię do nagrody. Ale Mganga nie chciał policzyć swoich zmarłych. Nie możesz tego zrobić. Nacięcie jego duszy przywiąże go do mojej broni. Wyjaśnił. Dusza będzie zła, jednak zemści się na mnie, bogom się to nie podoba. Dowódca kompanii nagle eksplodował. Jakie perfumy, jakich bogów? Ganga, naprawdę się przeprowadziłeś. Major ze złością kopnął butem skrzynkę po nabojach, w której piętrzyły się pasy karabinów maszynowych. Nie ma Boga, zapamiętaj to dobrze, rozejrzeć się. Gdyby istniał Bóg, czy nigdy nie pozwoliliby na to, żeby coś takiego się wydarzyło? Czy to nie jest dla ciebie jasne? Nie ma Boga. Ganga milczała. Dowódca kompanii również, jakby żałując, że stracił panowanie nad sobą, usiadł przy stole i pochylił się nad mapą. Przez około pięć minut wszyscy milczeli. W końcu dowódca kompanii spojrzał na zegarek i ciężko wstał. Idę do dowódcy batalionu. Zelempsow, zostań ze mną Powiedział jakoś zmęczony i zdruzgotany I ciężkim krokiem ruszył w stronę wyjścia z piwnicy Kiedy odszedł, radiooperator Wówka Kruglow zwrócił się do nas Słuchajcie, chłopaki, dowódca naszej kompanii naprawdę nie wierzy w Boga Wygląda na Rosjanina, ale nie nosi krzyża Pamiętajcie, kiedy ksiądz do nas przyszedł, zostawił go u nas i odszedł Ksiądz dał mu ikonę, a po wyjściu księdza włożył ją do szuflady z papeterią. Jego dziecko zmarło trzy lata temu. Dowódca Plutonu powiedział nagle. Chłopiec miał dwa lata. Przewrócił na siebie garnek z wrzącą wodą. Został poparzony na śmierć. On i jego żona, po wygnaniu naszego narodu z Armenii, mieszkali w jakichś barakach bez wody, bez gazu. Po śmierci syna jego żona oszalała. Popełniła samobójstwo. Po tym stracisz wiarę w cokolwiek. On wierzy w Boga. Ganga, który przez cały ten czas milczał, powiedział nagle. On po prostu o tym nie wie. Jego Bogiem jest Bóg wojny. Ten Bóg odbiera człowiekowi wszystko. Zabrał swoją rodzinę. Och, co z ciebie za dupek Ganga. Złości się dowódca Plutonu, mówię ci o poważnych sprawach. I znowu jesteś ze swoimi perfumami. Mężczyzna pochował syna i żonę w ciągu trzech miesięcy. Jacy inni bogowie wojny? Gdzie ich znalazłeś? Bóg jest jeden, a jego imię to Jezus Chrystus. Jest jasne? Nie mówię nic o wielkim Bogu, ale są też mali bogowie. Ganga uparcie trwa, to są starzy bogowie, żyli jeszcze przed Chrystusem, a wśród nich są bogowie wojny. To są najstraszniejsi bogowie. Siedzą na matach z kości, ich namioty są zbudowane ze szkieletów i pokryte ludzką skórą. Zawsze potrzebują świeżej ludzkiej krwi. A gdzie mieszkają ci bogowie? Głos dowódcy Plutonu drży ze złości. W górach, w odległym królestwie, czy pod Moskwą, a może tam, w Tipsi? Ganga zdaje się nie zauważać gniewu dowódcy Plutonu. Wojna to inny świat wyjaśnia, jakby opowiadał nam inną historię o swoim ojcu, szamanie. Jest głęboko pod naszym światem. Nad nim jest świat zimy i świat wody. Nasz świat to jajo, które w nich pływa. A jeśli ktoś zawiedzie w świecie wojny, na zawsze zapomni drogę do swojego świata. Nigdy już nie będzie tą samą osobą, którą był, a jego świat już nigdy nie będzie taki sam. Wojna będzie go śledzić i nawet jeśli będzie mieszkał w pałacu, nie zrozumie tego. Wszędzie wokół siebie będzie widział tylko dymiące ruiny. Człowiek zawsze będzie szukał drogi powrotnej do naszego świata, ale nie ma odwrotu. Ten świat jest mniejszy od naszego i jest tam inny czas, inni bogowie. I pewnego dnia człowiek umrze, ale nigdy nie zrozumie, czy znalazł tę drogę, czy nie. I tyle. Ganga, dobrze jest piszczeć. Dowódca Plutonu nie może tego znieść. Jakie jajko? Gdzie ktoś idzie? Ja też jestem w stanie wojny, a my wszyscy jesteśmy tutaj w stanie wojny. I dokąd poszliśmy? Tak, jestem gotowy spaść pod ziemię, ale tylko po to, by znaleźć się trzy do dziewięciu krain stąd. Nie wybrali nas bogowie wojny. Ganga nie odpuści. Po prostu mijamy się na ich oczach. Biorą nas za ofiary i pozwalają odejść. Ale wybrali kapitana, zobaczyli jego serce. I nie pozwolą mu odejść, to jest jego sposób. Zostanie wielkim wojownikiem. Można też powiedzieć marszałku. Poruczniki już to rzuca piąco. Albo generalis Simus. Co wiesz dowódca kompanii już w listopadzie spisał raport o swoim zwolnieniu. To jego ostatnia podróż służbowa. A kiedy stąd wróci, jego zamówienie będzie na niego czekać. Więc jesteś kiepskim prognostykiem. Zamiast odpowiedzieć, Mganga naciąga nauszniki na oczy i opiera się o ścianę. Spór się skończył. Dowódca Plutonu ze złością dmucha w kubek parującą gorącą herbatą, a para z jego oddechu miesza się z parą wrzącej wody. Nocą wyraźnie robi się chłodniej. On już nigdzie się stąd nie wybiera. Nie pozwolą mu odejść. Nagle słyszę szept Gangi. Mrugam oczami zdezorientowana i rozglądam się dookoła. Ale wygląda na to, że tylko ja usłyszałem słowa Mgangi. Wszyscy inni są zajęci swoimi sprawami. Chcę zapytać Mgangę jeszcze raz, ale on już śpi, z głową opuszczoną na ramię. Mganga może być dziwna. Zwykle spokojny, cichy, nie lubi się kłócić i przeklinać, potrafi być uparty aż do głupoty. Przekracza swoje granice bez względu na wszystko. Wszyscy wokół już się śmieją z jego wyjaśnień lub historii, nikt tak naprawdę nie słucha, a on ciągle mówi i mówi, jakby z obowiązku całkowitego wypowiedzenia się, ale czasami pokazuje takie sztuczki, to po prostu niesamowite. Tydzień temu, kiedy nasz batalion wycofał się do drugiego rzutu, Ganga zaczął mówić krew na moich oczach. Nigdybym w to nie uwierzył, gdybym sam tego nie zobaczył. Obok nas znajdowało się lądowisko dla helikopterów, z którego ewakuowano rannych i zmarłych. Rzadko kiedy było pusto. Co jakiś czas ją podnosili, niosąc nosze z rannymi w ramionach, lżejsi szli sami. Nosze ze zmarłymi ułożono osobno. Owinięte do góry nogami w skrawki prezentu lub własne kurtki, przywiązane do noszy bandażami lub drutem, wyglądały jak ogromne kokony. Dowódca plutonu przyjął nowe baterie do radiotelefonów, Amganga i ja je zanieśliśmy. Ścieżka przebiegała tuż obok lądowiska dla helikopterów. Tam, na świeżym śniegu, depczeło kilku rannych i stała para noszy. Helikopter miał więc przylecieć wkrótce. Lekarz kręcił się wokół jednego z noszy. Na noszach leżał żołnierz w kombinezonie czołgowym naoliwionym do połysku asfaltu. Prawy rękaw miał rozcięty i wystawało z niego bladożółte ramię. Prawe ramię tankowca było owinięte krwisto czarnymi bandażami. Bezpośrednio pod noszami śnieg był gęsto przesiąknięty krwią. Dlaczego nie powiedziałeś wencomatowi, że masz hemofilię? Lekarz prawie nakrzyczał na żołnierza, bladego jak śnieg, leżącego na noszach. Wykrwawisz się na śmierć, głupcze. Żołnierz próbował powiedzieć coś szeptem, ale jego głosu nie było słychać. Trzymaj za rękę, już idę. Lekarz pobiegł w stronę namiotu szpitalnego. Ganga nagle się zatrzymała. Dlaczego nie śpisz, Łukinow? Wszedł. Zwrócił się do niego dowódca plutonu. Idź do gonięcia. Ganga położył pudło z bateriami na śniegu i podchodząc do noszy, usiadł obok rannego. Spotkałeś znajomego? Zawołał do niego Zelenpsow, ale Mganga zdawał się nie słyszeć jego pytania. Cicho zapytał o coś rannego, po czym nachylił się nad jego zabandażowanym ramieniem i, jak mi się zdawało, przycisnął do niego usta. Co on robi? Dowódca Plutonu był zdumiony. Czy on oszalał? Magga. Ale on znowu nie zareagował. Towarzyszu starszy poruczniku, nie przeszkadzajcie mu. Wypaliłem i natychmiast zmarzłem z własnej bezczelności. Aby nie rozgniewać Psowa, dodając do mojego głosu zawość, powiedziałem niemal błagalnie: Niech spróbuje. On jest szamanem. Może to się sprawdzi. W przeciwnym razie chłopiec wykrwawi się na śmierć. Lekarz powiedział. Zelempsow spojrzał na mnie ze złością, ale milczał. Prawdopodobnie on sam zainteresował się tym, jak zakończy się szamanizm Gangi. Ganga wciąż klęczał przed noszami i pochylając się nisko, albo coś szeptał, albo po prostu poruszał ustami. Ranny cysterna nie poruszył się i wydawało się, że po prostu stracił przytomność. Tak minęło kilka minut. W końcu Ganga się wyprostował. Jakoś zmęczony, załamany, wstał z kolan i ciężko ruszył w naszą stronę. W tym momencie z namiotu medycznego wyszedł lekarz. W rękach niósł kilka już wypatroszonych pojedynczych torebek na kosmetyki. Przy rannym tankowcu on, podobnie jak Nganga, uklęknął. Wyjął z kieszeni nóż i podniósł zakrwawiony bandaż i ostrożnie zaczął go ciąć. Teraz to zabandażujemy, a potem wkłuję ci kroplówkę. Trzymaj się, synu! Powiedział wesołym, lekarskim głosem i powoli rozsunął przecięty bandaż. Nagle jego ponura twarz wygładziła się, a w oczach błysnęło zmieszanie. Patrzeć, krwawienie ustało. Boże błogosław, cóż teraz wszystko będzie dobrze. Ganga podniósł pudełko z ziemi, położył je na ramieniu i podszedł do nas. Wydawało mi się, że jego usta są poplamione krwią. Może to był brud, ale nie odważyłem się zapytać. Zelentsov odwrócił się w milczeniu i ruszyliśmy drogą do naszej lokalizacji. Przez około pięć minut panowała cisza. W końcu dowódca Plutonu nie mógł tego znieść. Jak to zrobiłeś? Nic nie zrobiłem, wymamrotał Nganga. Tak, i krew sama ustała. Zelentsov zachichotał. No cóż, coś w tym rodzaju odpowiedział Nganga. Dobra, Ganga, jeśli nie chcesz rozmawiać nie rób tego. Do diabła z tobą, zmarszczył brwi. Był dowódcą Plutonu, ale szybko się opanował i zakończył w sposób pojednawczy. Ale pamiętaj, jeśli coś się stanie, liczę na ciebie. Jeśli mnie zbesztasz zapiję cię na śmierć, wieczorem długo siedzieliśmy przy ognisku. Nikt nie spieszył się z położeniem nas do łóżka. Oficerowie udali się na Naradę w batalionie, i skorzystaliśmy z wolności, którą mieliśmy. Ganga, powiedz mi coś jeszcze o szamanach zapytałam czy twój ojciec nauczył cię, jak zaczarować krew? Nie. Ganga potrząsnął głową nie uczyłem. Po prostu nagle zdałem sobie sprawę, że mogę ją powstrzymać ale nie wiem jak jak zatem zostać szamanem naprawdę nie wiem. Ganga z bólu zmarszczył brwi. Nie uczyłem się, żeby zostać szamanem. Generalnie nie uczą szamanizmu. To jest wezwanie. Duchy cię wezwą i zostaniesz szamanem. Nie, nie próbuj. I w ogóle nie jestem szamanem. Ale jakimś cudem zatrzymałeś krwawienie. Nie wiem jak. Powiedziałem. Po prostu to poczułem. Czy twój ojciec niczego cię nie nauczył? Nic. Od tamtej pory widziałem go tylko raz. No, powiedz mi, Ganga. Wydawało się, że chce odskoczyć od tematu krwawego spisku i nieoczekiwanie natychmiast się zgodził. Ok. Trzy dni po pierwszym spotkaniu poszłam na spacer brzegiem morza. Po pięciu miesiącach polarności słońce zawsze wydawało się jakimś cudem. Wędrowałem brzegiem brzegu i nagle nagle zobaczyłem przed sobą postać jakuta. Nie wiem dlaczego, ale od razu zorientowałam się, że to szaman, chociaż nigdy wcześniej nie widziałam go na ulicy. Poszedłem za nim ostrożnie. Szliśmy tak przez prawie godzinę, po czym zobaczyłem, jak szaman odwraca się za małą przybrzeżną skałę i znika z pola widzenia. Dotarłem do klifu i uważnie wyjrzałem z kamienia. Teren za kamieniem był pusty.